Ruszyli. Prawdopodobnie ruszyli. Jeszcze na wszelki wypadek powiem ze dwa razy, tak, żeby już faktycznie nie było żadnych wątpliwości do tego, że jesteśmy live, ale podejrzewam, że jesteśmy live, dlatego że jest już 8.30, a jest wtorek. A jak jest wtorek 8.30, to zazwyczaj jesteśmy live, on air. To jest poranek w Polsce. No trudno to zrobić. Już teraz wszyscy tak, ach, poranek w Polsce, no to dobre, to dobre. Jest zima, znaczy nie ma jeszcze zimy kalendarzowej. Stephen King napisał wiele, jak wiemy, przerażających książek i co ciekawe, wszystkie zaczynały się od zdania, jest zima, poranek w Polsce. Tak, to jest takie popularne tło do wszystkich możliwych historii makabrycznych z różnymi dosyć ciężkimi wydarzeniami w tle. A to jest program Tetrycy. Znaczy w Tetrycy poranek. I będziemy sobie mówić z Leszkiem, który jest po drugiej stronie, o tym, co się wydarzyło ostatnio w polskiej piłce. Ale nie dzieje się prawie nic. Jest cisza, spokój. I w ogóle właściwie trochę aż można było przysnąć. Jak ktoś na przykład uczył sobie taką 5-dniową drzemkę, to nic go nie ominęło. Absolutnie. Poza tym, że ominęło go wszystko. Ja ci powiem, co się jeszcze przeszedłeś dalej, ale rzeczywiście... Urodziny Ireny Oczama-Mrota dzisiaj, 52. O tym będzie cały dzisiejszy program. Wszystkiego najlepszego dla trenera Mamrota. Życzę mu bardzo wielu sukcesów w pracy zawodowej, jak ją wznowi gdzieś, bo na razie nie. Widziałem, że wczoraj ktoś sobie zażartował, przymierzając Ireneusza Mamrota do kadry. To by było. Spytałem Romana Kosiewskiego o to, czy Ireneusz Mamrot w kadrze i Roman Kosiewski powiedział, a dlaczego nie? No dlaczego nie? Każdy nosi buławy w plecaku i nie ma co kogokolwiek skreślać. Wiesz, kto zastąpił Czesława Michniewicza w Jagiellonii? Tomasz Hajto. To by było... Doświadczony reprezentant Polski. Ofensywny styl gry. Powiedział Dawidowi Plizdze, który miał złamanego małego palca, że ten palec i tak się wytraca w ewolucji, więc nie ma co się nim przejmować. To jest prawdziwa anegdota. Ten palec i tak się w ewolucji wytraca jak po prostu ogon. Człowiek, nie ma sensu, Dawid, żebyś nie grał. No. Przyspieszyła bardzo ewolucja w Białymstoku wówczas. No, ale tak właśnie się zastanawiam, bo powinniśmy jakoś usystematyzować to, czym się zajmiemy, ale jest to trudne, bo znajdują się tutaj takie różne granaty, które już od dawna są z wyciągniętą zawleczką i czuję, że mogą powybuchać tak jednocześnie i żadnego tematu nie omówimy tak w pełni. Bo na pewno jeden temat, i to jest taki duży temat i on jest taki, bym powiedział, merytoryczny nawet. No tak na tyle, na ile może być w polskiej piłce merytoryczny temat. Czyli oświadczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tyle mięsa, tyle faktów, tyle danych, tyle statystycznych spostrzeżeń, które zostały zamieszczone w tym raporcie pomundialowym dotyczącym trenera Czesława Michniewicza i dalszej ewentualnej współpracy. Ja nie widziałem dawno. Nie widziałem dawno. W żadnym środowisku piłkarskim nie widziałem, żeby ktoś tak dokładnie przeanalizował przyczyny sukcesu, bo chciałem tak z przyzwyczajenia przyczyny porażki, ale przecież odnieśliśmy bezprecedensowy sukces po 36 latach. Więc byłem bardzo zachwycony z tego oświadczenia i myślę, że chyba powinniśmy od tego rozpocząć, bo ono niejako wyznacza dalszy ciąg. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, może się ze mną nie zgodzisz. Możemy, natomiast Kuba, chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście w tym momencie polska piłka skurczyła się do rozmiarów Czesława Michniewicza. Niewykluczone, że cała Polska. Nie wiem, co dzieje się w Polsce, gdyż umiarkowanie to śledzę, ale za każdym razem, gdy temat piłkarski przebija się do ogólnej świadomości, to jest jakieś święto piłkarstwa polskiego. Inna sprawa, że zwykle dzieje się to za sprawą afer, ale aktualnie mamy do czynienia z tym słynnym momentem, kiedy ludzie o czymś dyskutują w tramwajach. Tym tematem, o którym dyskutuje się w tramwajach, jest Czesław Michniewicz. Dowód, Kuba. Sportfakt.pl na artykuł o 5.15 wrzucił. Michniewicz złapał się za głowę po spotkaniu z Kuleczą. Zobacz zdjęcia. A łapie się za głowę? Idzie tak Michniewicz. Michniewicz jest już po prostu w tym momencie jak, nie wiem, Natalia Ziółek albo ma fashion. Ma zdjęcia robione, jak się łapia jednak za głowę i z tego powstają artykuły. Nie mam absolutnie żadnych pretensji do Fakt.pl, żeby nie było. To jest ich działka. I ten artykuł kliknąłem. Chciałem zobaczyć, jak Michniewicz złapał się za głowę. Ale to bardzo mi się podoba, bo często tak jest, że tytuł trochę jednak nie do końca licuje z tym, co się znajduje w artykule. Tutaj masz w tytule Michniewicz łapie się za głowę, otwierasz, Michniewicz jest złapany za głowę. Czujesz satysfakcję?
chciałeś, dostałeś to, co było zareklamowane, to zostało ci dostarczone i mnie się to bardzo podoba. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym wspomniałeś, o tym rozmawiam w tramwajach, to też tak miałem, bo ostatnio wyszedłem parę razy na dwór, nawet jest zimno. Jest zimno, ludzie stoją w różnych miejscach, zazwyczaj pod daszkami, chroniąc się przed wiatrem i czasami też opadami. I jak wypłacałem z bankomatu pieniądze, to normalnie stała tam para sobie obok i sobie rozmawiali. Tak, a z tym Michniewiczem to dajcie spokój. No, 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 nie wiadomo czego zostawią, ale jak oni grali, no jak dupy. I takie toczyły się rozmowy na ulicach. Ja wczoraj szedłem do Biedronki, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie wychodzę z domu nieprzymuszony obowiązkami zawodowymi. I strasznie pies był uwiązany pod Biedronką i strasznie mocno szczekał. Ja tak mówię, co ten pies? Pewnie, żeby jego pan albo pani przyszła. Ale wsłuchałem się i mówi, Czesław Michniewicz wiedział o premiach, źle rozdawał pieniądze. Tak mówię, o kurczę, to rzeczywiście temat bardzo, bardzo nośny w Polsce. Tak, to jest prawda. Jest to głośny temat i podoba mi się to, że coraz więcej amatorów się pcha do zabawy. Że już nie musisz mieć licencji. Jestem ekspertem piłkarskim, obejrzałem 200 meczów w tym tygodniu, tylko możesz się wypowiedzieć zawsze. I jak się możesz wypowiedzieć zawsze i jesteś na przykład panią Wandą, piekarnia 59L, tak jak fakt to zawsze opisuje, to możesz zagaić tak, no jak z tym Michniewiczem, co no, 30 milionów, to przecież by człowiek nie jeden szpital wybudował od zera praktycznie, chociaż nie wiem, czy z uwzględnieniem cen w budowlance by się udało postawić cokolwiek poza skrzydłem, ale jest oświadczenie PZPN-u, które nie pozostawia żadnych wątpliwości. Otóż kontrakt Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużony, chyba że wkrótce zostanie przedłużony, to wtedy będzie przedłużony. No i co ty myślisz o tym? No to jest bardzo klarowna deklaracja. Moim zdaniem, Kuba, to oświadczenie wpisuje się po prostu w nową świecką tradycję. PZPN wie, że okres świąteczny jest trudnym czasem dla wielu Polaków, bo trzeba spotkać się z rodziną. Naprawdę już nie ma ucieczki od spotkania się z rodziną w okresie świąteczno-karnawałowym i ważne są tak zwane icebreakery, takie tematy do rozmów. Niektórym spędza sens powiek, to co powiesz komuś przy opłatku już długie tygodnie wcześniej, a tak zawsze możesz zażartować i żeby tam dobry trener był w tej kadrze, to życzę ci przy tym opłatku, drogi wuju, którego naprawdę nie znoszę, jesteś strasznie cringe'owy, niezręczny i o Jezu. Więc PZPN pełnił tę rolę absolutnie misyjną. Polacy mają o czym ze sobą rozmawiać. Zobacz, kwestia tych premii dla polskich piłkarzy. Cała Polska się zgadza. Kiedy ostatnio w czymś się zgadzaliśmy? Jak Odra umarła, to ludzie niektórzy, no ja wiem, czy to... Ja wolałem Wartę. Ja naprawdę nie byłem aż takim wielkim fanem Odry. Warta jest fajniejsza. To by mnie bardziej zabolało. Tutaj każdy Polak się zgadza, że były lepsze sposoby na wydanie tych pieniędzy. Tak, to jest prawda. A jeszcze dochodzi ten aspekt, że na szczęście udało się wyrobić przed świętami z tym wrzuceniem, że może zostanie, a może nie zostanie. I jak już się pojawiło, że może zostanie, a może nie zostanie, no to wiadomo, no to a kto za niego? I zawsze możesz rzucić już, jak wspomniałeś, ten wigilijny stół. A Andrii Szewczenko, no i wtedy wujas, ostatni mecz oglądał Milan, wiadomo, w Stambule. Szewczenko, to on nawet z karnego nie potrafi strzelić. Jak go Dudek zakasował. Tak jest, tak jest. I zobacz, jaki dobrobyt dzięki PZPN-owi, bo mogli już zwolnić Czesława Michniewicza i rozmawialibyśmy tylko i wyłącznie o nowych kandydatach. A tak możemy rozmawiać o nowych kandydatach, ale możemy też, Michniewicz powinien zostać, nie powinien. Naprawdę wspaniały prezent dla całej Polski. To jest coś pięknego. Ja naprawdę nie obawiam się żadnej rozmowy przy wigilijnym stole. Nie obawiam się rozmowy z ludźmi w sklepie. Zawsze mogę zagadać. A z tym Michniewiczem. No i się kręci. Tak, to jest piękne, co PZPN zrobił. Natomiast piękne jest z perspektywy ludzkiej, z perspektywy relacji między ludźmi, takimi jak my i panie w sklepie albo ludzie na przystankach. Natomiast nie do końca jestem przekonany, czy taki sposób rozwiązania sytuacji wokół Michniewicza jest w porządku, jeśli chodzi o Michniewicza i jeśli chodzi o reprezentację Polski. Dzisiaj się nad tym zastanawiałem, bo
Tłumacząc z oświadczeniowego na polski, myślę, że przydałby się w ogóle taki translator. Jeśli nie Google Google'a, Translator musi powstać, rzeczywiście. Z oświadczeniowego na polski, być może jakieś szkoły językowe, tak. No, u nas nauczysz się oświadczeniowego w 3 tygodnie. Błyskawiczny kurs, zajęcia online. Native speakerzy. Właśnie ciekawe, czy jest native speaker oświadczeniowego. Podejrzewam, że to ktoś z Wisły. Tak, sztuczna inteligencja z Wisły Kraków jest native speakerem. Native speaker oświadczeniowego. I przekładasz tak, no, że nie skorzystaliśmy z klauzuli przedłużenia, ale spotkamy się, porozmawiamy, usiądziemy na spokojnie. Jeśli mielibyśmy to przetłumaczyć według, powiedzmy, naszej intuicji, no bo trudno bazować na danych, kiedy jedyne dane, jakie posiadamy, to te, które usłyszymy w tramwaju albo w Biedronce, więc nie jesteśmy insiderami pod tym kątem, ale no jednak doświadczenie w polskiej piłce pokazuje, że jeśli mówisz tak, dajmy sobie czas, to to jest tak, dajmy sobie czas, żebym znalazł kogoś innego, a jak nie znajdę, to wrócimy do tematu. Ja już szukam nawet, przecież tam jest. No niestety, pojawiają się na giełdzie nowe nazwiska, są wrzucane. Ktoś, chyba Przegląd Sportowy, powiedział o Macieju Skorży, który miał odmówić przejęcia reprezentacji Polski i poinformował Tomek Ćwiąkała, że kontaktował się PZPN ze środowiskiem Andrija Szewczenki. Co moim zdaniem potwierdza, że komunikat i w ogóle cały sposób potraktowania Czesława Michniewicza to jest takie, słuchaj, no jesteś fajny chłopak, naprawdę, dobry przyjaciel, ale jest taki Marcin z równoległej klasy i on też jest ładny do tego. No i ja na studniówkę to chyba bym poszła z Marcinem, chyba że Marcin nie będzie mógł, no to wtedy się skontaktujemy. Znaczy, w tym momencie Cezary Kulesza jest jak Shrek w jedynce, gdy pyta, kto zna zamek Farquada. Czy ktokolwiek wie, gdzie jest ten zamek? I tam Czesław Michniewicz, ja wiem, jako osioł, tak? Inni też wiedzą, podnoszą rękę, ale nie, zostaw. Tylko w takiej możliwości, gdy rzeczywiście nikt inny nie zdecyduje się podnieść ręki, nie będzie żadnej innej przekonującej kandydatury, to Czesław, myślę, że może zostać. Jak już mówiłem, gdyby chodziło tylko o boisko, tylko o mundial, to moim zdaniem na spokojnie Czesław by został w siodle, ale to jest sytuacja tożsama z tym, co działo się wokół Brzęczka po milczeniu Lewandowskiego, po książce w grze. Jest zbyt wielka burza medialna. Rzeczpospolita opublikowała sondaż, według którego no, prawie 40 Polaków no, nie ufa Michniewiczowi na stanowisko selekcjonera. Widzimy tę wrzawę. Ona zwykle mówimy, a tam te dyskusje to są w waszej bańce na Twitterze, tam w dziennikarskiej. No nie, w tym momencie ta burza rzeczywiście przetacza się przez całą Polskę dzięki aferze premiowej i no, to będzie trudno przetrwać, rzeczywiście. Zerknąłem na czat. Gębaba pisze, Czesław Michniewicz jest we friendzone Kuleszy. Trochę tak. To jest taki friendzone typowy. A Mateusz Ośko zacytował ciebie, że prawie 40 Polaków nie ufa Michniewiczowi, bo 40 to jest dużo. To jest cały tramwaj. 30% Polaków, tak uściślając, ale rzeczywiście gdybym został tylko przy prawie 40 Polaków nie ufa Michniewiczowi, to wciąż byłby absolutny powód do poważnych kontrowersji wokół tej kandydatury. I jeszcze przez Szwed 1-2-3-4 Kulesza, który drugie święta z rzędu musi szukać trenera, shit, here we go again. No, że on naprawdę nie lubi tych wigilii, jakaś trauma jest, słuchaj kochanie, no nie mogę wpaść, znowu mi zobacz, wyciął ten selekcjoner jakieś premie za moimi plecami z premierem, cholera jasna, słuchaj, musisz sama ubić karpia. No, nie musisz, to... bardzo mi ci chętnie posprzątał, umył okna, no ale zobacz, Polska płonie, ja muszę tam być, muszę tego pilnować. Wiesz, co mnie boli? Powiem ci, co mnie boli. Boli mnie to, że boli mnie po pierwsze, że Michniewicz został w taki sposób potraktowany, bo moim zdaniem zasłużył tym, co zrobił, zasłużył na uczciwość wobec niego i żebym mu Kulesza powiedział wprost, w tę albo we w tę. Natomiast wiem, jakie są przyczyny tego, że Cezary Kulesza nie powiedział mu wprost, w tę albo we w tę i to mnie boli, bo przyczyna jest taka, że zostaliśmy znowu my, jako Polska, permanentnie zaskoczeni przez rzeczywistość. Jesteśmy, to jest stan stały. Jeśli, nie wiem, są jakieś, jest stan ciekły i stan stały i stan gazowy, to my jesteśmy w stanie permanentnego zaskoczenia rzeczywistością. To jest zdanie w ogóle, Kuba, ja sobie zapisuję do kajecika. Permanentnie zaskoczeni przez rzeczywistość. I rzeczywistość, no ona jest, niestety, jest, ale my i tak jesteśmy nią zaskoczeni.
I zawsze jak się pojawia taki temat, że kurczę, trzeba będzie wykonać jakąś korektę kursu, po którym płyniemy. To nie jest tak, że my mamy otwartą busolę, już jest, nie wiem, atlas, mapa świata, wszystko otwarte, ster w ręku i tak teraz będziemy korygować kurs. Nie, to jest tak, że leży w kajucie kapitańskiej, tak, trzeba skorygować kurs. Kurczę, bladę, no to trzeba tu teraz wszystko robić, stawiać maszty i w ogóle. I zaczyna się szukanie. I tu jeden busole gdzieś próbuje znaleźć, drugi gdzieś te mapy pochowane pod pokładem. I tak to wygląda i jestem przekonany, że w PZPN-ie nie było planu B. Nie było planu B. Był plan A, czyli Michniewicz odnosi sukces na mundialu i go przedłużamy, a jeśli nie, no to wtedy to pomyślimy. Pomyślimy. Ja rozumiem, że to nie działa w taki sposób, że jeszcze przed mistrzostwami już dzwonisz do Szewczenki, już się kontaktujesz z Petkowiczem i tak dalej. I już masz ich w gotowości, że jak tylko się Michniewicz opowinie noga, to finał. Ale kurczę, od meczów naszych, które przesądzały o przyszłości Michniewicza, trochę czasu już minęło, moim zdaniem. Nie do końca, Kuba, rozumiem, na czym opierasz to, że Michniewicz został jakoś źle potraktowany. No on bardzo chce zostać, daje tego wyraz w każdym wywiadzie. No i będzie trzymał się tej szansy pozostania. Dopiero co powiedział, że jak mi zaufacie, to ja awansuję z tej grupy, w której wychodzą dwie drużyny, a gramy z Czechami, dziećmi z Bulerbyn, stworami z mołdawskich lasów i rezerwami juniorów U17 Radomiaka. Ja wyjdę z tej grupy. No zobacz, no on naprawdę trzyma się wszystkimi siłami i nie dziwię mu się, bo to jest dla niego przygoda życia absolutnie, najlepsza praca w karierze i spełnienie marzeń. Natomiast ja nie widzę tutaj nieuczciwego potraktowania Czesława Michniewicza. Chciałbym na przykład podyskutować, jak się ma czuć Wojtek Bąkowicz, który został zablokowany przez Czesława Michniewicza, albo Marcin Dobosz, który przed chwilą pomagał rozpracować Szwecję, a teraz został zablokowany. No myślę, że oni nie do końca mogli zostać potraktowani uczciwie, choć tak naprawdę to jest taki, tego rodzaju samobój, że trudno mi sobie wyobrazić, jak można było, gdzie Czesław Michniewicz jest inteligentnym człowiekiem, mającym dystans do siebie, mającym spojrzenie dosyć, myślę, mi się wydaje często rzeźkie na rzeczywistość. Jak mógł nie przewidzieć, że to mu... No zablokował Mateusza Rokuszewskiego, cholera jasna. Jak mógł zablokować Rokiego? Człowieku, no. Człowieku, co ty zrobiłeś? Zastanów się, oszukałeś 40 milionów twitterowiczów. Zablokowałeś Rokiego, człowieku, jak mogłeś nie spodziewać się, że to jest błąd? No kurde, to każe sądzić, że gdzieś trzeźwość osądu, ta rzeźkość osądu Czesława Michniewicza, no skręciła. Są naprawdę rzeczy do zrobienia w trakcie oczekiwania w restauracji na danie, które są rozsądniejsze niż rozpalanie pod sobą dosyć dużego kotła. Możesz jeszcze raz przejrzeć menu. Ja wiem, że to jest trudny moment, jest rzeczywiście nudno. Masz to menu, przeglądasz sobie w grze Empires puzzle, tytan zaatakowany, wojna i zadania wykonane. No nie wiesz, co zrobić na tym telefonie. No to wchodzisz na Twittera, to poczytaj na przykład tego Twittera, zamiast blokować dziennikarzy, bo my nie jesteśmy żadnymi świętymi krowami. Każdy niech blokuje, kogo chce, ale to musi cię wystrzelić, to musi być kolejny kamyczek do ogródka, gdy będzie sytuacja taka jak teraz. To po prostu podlewa tą atmosferę typu, to jest jak brzęczek, trochę mniejsze proporcje, ale to jest tak jak brzęczek i w grze. No nie miało to nic wspólnego z boiskiem, każdy sobie może napisać co chce, każdy może sobie zablokować kogo chce, no ale to po prostu podgrzewa atmosferę, która i tak jest bardzo gorąca. Mhm. Za chwilę się do tego odniosę, ale jeszcze chciałem wrócić, bo spytałeś, dlaczego to jest niesprawiedliwe wobec Michniewicza, bo ja biorę pod uwagę ten scenariusz, że Michniewicz zostaje na stanowisku, bo wydaje mi się on bardzo prawdopodobny, bardziej prawdopodobny nawet niż zmiana, czyli teraz Cezary Kulesza kontaktuje się z tymi wszystkimi trenerami, których zna, a zna Hajtę, Szewczenkę, Mamrota i Probierza, no i Skorze. No i się okazuje, że nikt nie zostaje zatrudniony z tego grona, a Michniewicz zostaje na stanowisku. I zastanawiam się, w jaki sposób on ma rozpocząć pracę od stycznia, jaka będzie jego pozycja wśród ludzi, w grupie, wśród reprezentantów, w związku, skoro wszyscy od początku będą wiedzieć, że tak naprawdę naszym wymarzonym selekcjonerem był ten Marcin z klasy równoległej, a ty jesteś tutaj tylko dlatego, że no niestety nikt inny tego nie chciał, z tych, którzy byli od ciebie lepsi. Wydaje mi się, że jeśli był brany pod uwagę taki wariant, to lepiej było w ogóle nic nie mówić teraz, obecnie, żadnych komunikatów nie wysyłać, a już szczególnie nie mówić o tym, że nie skorzystano z klauzuli przedłużenia kontraktu, która miała termin 7 dni, bo to jest podkopywanie pozycji Michniewicza, dosyć takie mocne. I ja w tej chwili wyobrażam sobie, jak mogliby na to reagować reprezentanci, którzy usłyszeli, że kurczę, ten Czesiek, spoko gość,
ale nie chcą go w PZPN-ie. No ale zostanie z braku laku. I pozycja Michniewicza, która i tak wydaje się nie najmocniejsza, jeśli chodzi o opinię publiczną. Ale on sam sobie na to zapracował, Kuba. Przecież on sam sobie najbardziej podkopał. Tylko pamiętaj o tym, że ostatecznie Kulesza jest jego pracodawcą. I Kulesza będzie miał pracownika na bardzo eksponowanym stanowisku, którego pozycja jest zerowa. Wyobrażam sobie, że nie wiem, jeśli ja bym był pracodawcą, i swojego pracownika bym zniszczył i potem bym mu kazał dalej pracować, to byłoby to takie trochę, mogłoby też działać na moją niekorzyść. Natomiast ja, to nie jest największy problem polskiej piłki. Polska piłka ma szereg. Tutaj sprawdzamy jakby wiarygodność. Michniewicz mówi, że ma super relacje z zespołem, więc jeśli one są super, to jakoś bardzo mu nie zaszkodzi. Natomiast ja nie jestem przekonany, że Michniewicz to po prostu przetrwa. Wydaje mi się, że PZPN ma tak wiele w tym momencie wizerunkowych wpadek, tak wiele rzeczy mu się nie udało na przestrzeni ostatniego półtora, dwóch miesięcy, że jest w permanentnym kryzysie aktualnie i potrzebuje takiego głośnego, mocnego ruchu jakiegoś. A w tym momencie tak naprawdę dyskusja o tym, kto za Michniewicza, no będzie przyjęta, myślę, że gdzieś w opinii publicznej pozytywnie, abstrahując od jakiejś merytoryki tego ruchu. Taka jest prawda. Mówiłem w Tetrykach, jestem za tym, że średnio oceniam pracę Michniewicza na mundialu. Byłbym za tym, żeby został, jeśli nie będzie naprawdę mocnego kandydata. Natomiast w obliczu tej burzy medialnej też w pełni to zrozumiem. Właśnie 2006 Bulls pisze, że Michniewicz jest wspólny wśród piłkarzy, kibiców, działaczy, sponsorów. I że Sopa w 8-4, dwa ostatnie dni to czołganie przez PZPN Michniewicza, zemsta Kuleszy. Trochę w taki sposób to odbieram, natomiast no, zgadzam się z tym, że no, Michniewicz po pierwsze sobie trochę zasłużył tym, że do ognia, który się tam gdzieś tlił, dolewał litrami oliwy i benzyny i ropy i wszystkich innych takich rzeczy. Blokowanie dziennikarzy, znaczy to jest w ogóle sympatyczne. Powiedz, no, bo teraz oczywiście my nie zostaliśmy zablokowani. Ktoś powie, że jesteśmy klakierami Michniewicza. Nie, po prostu nic nie znaczymy. Absolutnie nie warto nawet pochylić się nad naszymi kontami. To jest jakby powód, bo przecież też krytykowaliśmy czasami Michniewicza. No chyba, że jednak dostajesz jakiś przelew z firmy Stasiak, coś tam i dlatego też wspierasz Czesława. Nie, no prawda jest taka, że po prostu gdyby inni dziennikarze też byli tak uczciwi jak my, to by banów nie mieli. No nikt bana za darmo nie dostaje. No, musiał sobie coś nawywijać jeden z drugim, Miglans, i teraz o, wielki płacz. Myśl, co piszesz. Jak myślisz, co piszesz, to wtedy nie masz bana u czasami kimś, tak jak ja. Proszę, pyk, cyk. Chociaż wczoraj się zastanawiałem, jak wrzuciłem Nemuncję Michniewicza, asystenta Zlatko Delcia ze Slawy na Belupo, to się zastanawiałem, czy to już nie jest czas na bana, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, być może akurat Czesław Michniewicz nie był w restauracji. To jest w ogóle ciekawy temat, bardzo ciekawy moim zdaniem i skrajnie niedoceniany, ale to tak skrajnie niedoceniany, że aż mnie to w sercu boli, że w środowisku piłkarskim kompletnie się nie docenia roli małych gestów, małych detali, które ostatecznie składają się na twój cały wizerunek. I takie totalne pierdoły, tak jak Zabrzęczka zresztą było w wielu momentach, bo ty nawiązałeś do książki, moim zdaniem bardziej adekwatny jest moment tego filmu Niekochani, że o, nas to nie lubią, nas to krytykują, my to jesteśmy tutaj, w tej twierdzy, ona jest oblężona z każdej strony i to jest budowanie takiego wrażenia, że cały świat, a z drugiej strony my, nasza drużyna, nasz team i to my jesteśmy tutaj, a oni są na zewnątrz. I o ile przy Jerzym Brzęczku spodziewałem się, że tak to może wyglądać, bo Jerzy Brzęczek buduje oblężoną twierdzę, jak tylko wstaje z rana, jest poranek, 8:30 w Polsce, to zresztą ma to pewne, ja też bym chętnie wybudował oblężoną twierdzę, jak wstaje 8:30 w Polsce, bo to jest takie terytorium, gdzie... Czyli w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy, budząc się w Polsce, już jesteśmy oblężeni. Samą rzeczywistością, posiadającą jednak dużą zawartość polskości w rzeczywistości. Więc nie dziwi budowanie oblężonej twierdzy przez Jerzego Brzęczka i ten film Niekochani, gdzie był ogromny zarzut do wszystkich, że jak to możliwe, że my tu takie robimy historyczne rzeczy, a ludzie to nas nie doceniają. I najgorsze jest to, że u Czesława Michniewicza zaczyna to przebiegać w bardzo podobny sposób. I tego typu rzeczy, które są z perspektywy boiska kompletnie nieistotne, z perspektywy szatni kompletnie nieistotne, możliwe, że one nawet nie funkcjonują jako temat wśród ludzi, którzy są zainteresowani bezpośrednio tym, czyli wśród piłkarzy, wśród trenerów, ale nie sądzę, bo widzę, co lajkuje Kamil Glik na Twitterze i widzę, co lajkują też inni reprezentanci Polski na Twitterze. Tak, drodzy reprezentanci, jeśli jakimś cudem oglądacie, albo kolega wam podesłał, bo zazwyczaj kolega mi podesłał,
To widać, co lajkujecie, widać, co lajkujecie. I czasem różne rzeczy można na tym podstawie tego, co lajkujecie, wysnuć. Więc zdaje się, że oni to śledzą i oni też to widzą. I to nie buduje w żaden sposób niczego, a podkupuje jakąś powagę całego tego urzędu. Jeśli zajmujesz się takimi kompletnymi pierdołami, jeśli przejmujesz się takimi kompletnie nieistotnymi rzeczami, jak sobie przypomnę Jerzego Brzęczka, który naskoczył na Michała Pola. Na Michała Pola, który jest. To jest jak zaatakować Wojtka Bąkowicza, tak? No tak, to jest ten sam schemat. I zastanawiam się, bo ja z jednej strony trochę to widzę, bo rozmawialiśmy o tym chyba tydzień temu, zresztą w poranku, że w niektórych momentach dochodzi do przegięcia, że Czesław Michniewicz to już ten uran sprzedał Czeczenom, że strasznie źle postąpił, kiedy współuczestniczył w szkoleniach. No, nie będę wymyślał różnych złych rzeczy, które robił Michniewicz, ale był taki moment, że niektóre pozycje, zwłaszcza przegląd sportowy, myślę, że można tutaj mówić wprost, przypisywał Michniewiczowi winę za wszystko, absolutnie, z globalnym ociepleniem włącznie. Ja rozumiem, że ta nagonka może być denerwująca dla selekcjonera, ale on musi być ponad tym, a nie wściekać się, blokować i kąsać na wszystkie strony, tak jak w wywiadzie z Jackiem Kurowskim, gdzie jego zwykły, wyluzowany, szczery, uśmiechnięty, pełen dystansu wyraz twarzy został zastąpiony przez takiego zestresowanego Brzęczka Vol 2. I to jest bardzo smutne, bo zaczynam się zastanawiać, czy to jest kwestia poszczególnych ludzi, takich jak Jerzy Brzęczek, jak Czesław Michniewicz, czy jednak to jest kwestia stanowiska, gdzie po prostu po pewnym czasie jest takie stężenie Czy tego wszystkiego, że. to jest kwestia stanowiska, Kuba, natomiast stanowisko wszystkiego nie tłumaczy, tak? To jednak są konkretni ludzie na tym stanowisku i jak mówimy, zawsze na tym stanowisku jest wielka presja. To jest bardzo ważne, co dla mnie, co powiedziałeś, że jeśli byłbyś sobie trenerem, powiedzmy, Zagłębia Lubin, Podbeskidzia, możesz zablokować kogo chcesz i najwyżej powiedzą o tym w blokowiskach wokół stadionu. Ewentualnie ktoś tam na Twitterze napisze i będzie to miało, no, 20 komentarzy, nie więcej. Natomiast jeśli jesteś selekcjonerem, to jest praca publiczna. To jest funkcja arcypubliczna. Jesteś jedną z najbardziej znanych osób w Polsce nagle. Odpowiadasz za coś, co jest absolutnie dobrem narodowym, co jest takim przekaźnikiem emocji złych, dobrych. Ty za to odpowiadasz, za ten bezpośredni kabel między emocjami przepływającymi z meczów reprezentacji Polski do zwykłych Polaków, do naprawdę milionów. I wszystko, co zrobisz, wyjdzie. Wszystko, co zrobisz, będzie dyskutowane. Wszystko, co zrobisz, będzie miało 100 tysięcy razy większą siłę. I tutaj są dwa słowa Tomka Ciąkały, bardzo kluczowe w tej całej dyskusji. Po pierwsze, przy blokowaniu dziennikarzy. Tomek się dziwił, jak on ma czas w ogóle zajmować się nad takimi bzdurami, bo to rzeczywiście z punktu widzenia funkcji to są kompletne bzdury. A po drugie, że trener zawsze jest najmilszy, gdy jest bezrobotny, a najmniej miły tuż przed zwolnieniem. I kto robił wywiady z trenerami, wie, że tak jest. Ale ja chciałem cię, Kuba, zapytać konkretnie, jaką widzisz logikę w ogóle w zachowaniu Czesława Michniewicza, który blokuje różnych dziennikarzy? Jaka jest w tym logika? Co miał czy mógł cokolwiek zyskać? To jest zabawa. Ja nie rozumiem tego po prostu. No to jest po prostu zero jakichkolwiek zysków, strzał potężny w kolano z dwururki, kompletnie nieprzymuszony, bez żadnej presji wyrządził sobie coś takiego. No to jest jakby dla mnie bardzo mocny dowód nietrzymania ciśnienia, tego, że gdzieś tam naprawdę jest już bardzo, bardzo stresowo. Nie wiem, bo trudno jest mi się wczuć, bo ja mam zablokowaną tylko polską policję na Twitterze i to jest jedyny ban, jaki dałem w historii mojego konta, a No bo czytałem po różne co? No rzeczy. jeśli nie chcesz kogoś czytać, to po prostu go nie obserwujesz czy coś takiego, a po co od razu udawać, rozdawać bany? Możesz nie oglądać na przykład Twittera przez jakiś czas, możesz omijać wzrokiem te tweety. Po co banować? Po co dawać taki wyraz? Co chcesz w ten sposób osiągnąć? Taka symbolika mocna. No, bardzo mnie to Zwłaszcza, zaskoczyło. że generalnie Czesław Michniewicz ma o tyle Pożo, że nikt go nie oznacza w tych tweetach, bo każdy się boi pana. Ja chcę, żeby jeszcze co mi to go nie oznaczam jego konta. Liczę, że nie zauważy. I nie zauważa, i dlatego nie mam pana. Natomiast no, rozumiem instytucję banowania w momencie, kiedy masz zalew w interakcjach, że o, się wylał ściek. Ale wątpię, czy nie wiem, Mateusz Rokuszewski, Tomek Ćwiąkała, Wojtek Bąkowicz, czy to było tak, że oni stawali Marcin rano i tak Dobosz, który Czes. dopiero co pomagał ci przejść baraż, podkreślmy to. I tak małpa, Czesmich, weź się zastanów, ty ruro. No i Czesław mi wstaje rano, a tam w interakcjach same ty ruro, ty i tak Tak, dalej. ja No to widzę. wtedy panuje, Tak, ale ja tak to nie było. widzę. Rano Sebastian Parfianowicz,
Roki i Wojtek budzą się, ja, ale za dosran temu Michniewiczowi. Napiszę mu PW w ogóle. Co tam? Nie wiem, czy, bo ty chyba nie jesteś, a jest taka WhatsAppowa grupa wszystkich dziennikarzy w Polsce i tam wszyscy piszą, ja dzisiaj wyzywam go od rury. Dobra, okej, to my już wyślimy coś nowego. I tak się dziennikarze nastawiają, w jaki sposób poobrażę Czesława Michniewicza i zasrać mu interakcję całe obelgami. No i nic dziwnego, że nerwy, że psycha is sitting. Natomiast właśnie, chciałem, żeby padło to określenie. Psycha is sitting, bo moim psycha zdaniem is sitting, tak. To wszystko, kurczę, nabiera takich logicznych ram, że niestety, ale, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale my o tym rozmawialiśmy przy okazji zatrudnienia chyba Czesława Michniewicza, albo krótko po tym, że wydaje mi się, że jeśli ktoś ma unieść ten ciężar, że ktoś ma nie pójść drogą Jerzego Brzęczka, nie pójść drogą, nie wiem, Waldemara Fornalika, Franciszka Smudy, to Czesław Michniewicz wydaje się gościem na to odpornym, bo ma dystans, bo jest człowiekiem z humorem, bo ma cięty język, bo potrafi zażartować w fajny sposób, bo ma fajne relacje z dziennikarzami i tak dalej. Okazało się, że nie, że jednak nie, że nawet on. I zaczynam się zastanawiać, bo tak sobie przymierzałem, taki, zrobiłem eksperyment myślowy. Jakbym ja był takim selekcjonerem, to jak ja bym się zachował? I ciężko mi to sobie wyobrazić, że ja zaczynam się zachowywać w taki sposób, jak każdy kolejny selekcjoner. Chociaż potem sobie przypomniałem, jak w Tetryk Menedżerze obrażaliśmy dziennikarzy od najgorszych, kiedy zadawali nam różne pytania. Więc... Tylko my to robimy od pierwszego dnia, tak? Od pierwszej konferencji. Możliwe, że tak to wygląda. O, Tomasz Stroński. Kuba zbanował polską policję, już słychać bycie psów. Psy gończe węszą. Ale Fluffy jest zamknięty w drugim pokoju. Dzisiaj pamiętałem o tym, więc Fluffy sobie w drugim pokoju szaleje. Martwi mnie to, bo zastanawiam się, jak będzie z kolejnymi, bo jeśli wyłożył się na tym Czesław Michniewicz, to zastanawiam się, czy nie wiem, zatrudniamy, powiedzmy, rzucam nazwiskami kompletnie jak żongler, Marek Papszun, Maciej Skorża, Piotr Stokowiec, Michał Probysz i tak dalej, czyli inny polski trener, który ma warsztat, ma dobrą opinię, ma reputację, no Piotr Stokowiec nie. I znowu wpada w to samo. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś Zbigniew Boniek powiedział o tym, że chyba stanowi w którejś rozmowie, że selekcjoner powinien być Polakiem, dlatego że on wtedy czuje, jak idzie po bułki, to że naród jest z nim. I się zastanawiam się, czy to nie jest przeciwskuteczne, że on idzie po bułki i czuje, że naród chce mu urywać jaja. Wszyscy chcą mu napluć do bułek. No właśnie, że z jednej strony okej, Polak na pewno dla niego to jest spełnienie marzeń. Każdy Polak żyje po to, żeby zostać piłkarzem, zagrać z orzełkiem na piersi, a jak już nie może, to żyje po to, żeby zostać selekcjonerem i wprowadzić orzełka na piersi do finału Mistrzostw Świata. I jak już Polak dochodzi do tej pozycji, no to wiadomo, że jest to obciążenie dosyć mocne, znaczne. No i kurde bele, zastanawiam się w takim razie, czy jednak to nie jest dosyć spory argument za tym, żeby sprowadzić gdzie indziej z zagranicznym szkoleniowcem, ale znowu przełapuję się wtedy na tym, że jestem jak typowy działacz polskiego klubu. Polak nie ten, to zagraniczny. Zagraniczny Polak to by, jak idzie po bułki, to by wiedział, a taki Sousa przyjedzie raz na 3 miesiące. To jeszcze ciabatą kupi. Z ciabatą. Więc to nie są łatwe rzeczy. To jest bardzo skomplikowane. To jest jakbyś, Kuba, jakby niezmienne na tym stanowisku. Ta presja zawsze będzie, także nie wiem, czy tutaj chcemy dyskutować o tym, czy jakby wziął to Leszek Ojrzyński, to by trzymał presję albo nie. Jest tyle tematów na tu i teraz, że chyba można się zgodzić z tym, że to stanowisko naprawdę, naprawdę ma swoje ciężary. Dimitr. Kuba, dałeś do zrozumienia, że Michniewicz wiedział o lądowaniu talibów w Klewkach. Ja nic nie mówiłem takiego, natomiast no były różne takie opinie, plotki, pogłoski. Ale czy to jest czas, żebyśmy pochylili się nad postacią Mariusza Piekarskiego? Myślę, że tak. Myślę, że Polska wstrzymuje oddech, gdy Mariusz Piekarski przerywa milczenie. Czego by to zacząć? Mariusz Piekarski zabrał głos z TVP Sport. Chciałbym powiedzieć, że nikt nie pytał, ale pytał. TVP Sport pytał Marysza Piekarskiego. Trudno obwiniać Marysza Piekarskiego za to, że udzielił wywiadu. Natomiast no to już jest powoli koniec dobrych rzeczy, które można powiedzieć o tych wypowiedziach Marysza Piekarskiego. No nie do końca kupuję narrację, w której jako amunicję, którą strzelasz do wrogów i krytyków Czesława Michniewicza, jest nie do końca prawda, a wręcz może fałsz, bo to nie jest tak, że nigdy w życiu nie udało nam się ze Szwecją wygrać. Naszym sennym koszmarem jest Anglia. Naszym sennym koszmarem bardzo długo byli Niemcy. Szwecja, no tak, czasami nam z nimi nie szło, ale to nie jest tak, że to jest potęga nie do pokonania. A Mariusz Piekarski tak ją przedstawił w swojej rozmowie z TVP Sport. Ty masz w ogóle fragmenty tego wywiadu w TVP Sport? Tak, mam.
Na pewno było o Szwecji dosyć interesująco i interesująco było o tym, w jaki sposób Czesław Michniewicz tymi mistrzostwami świata wygrał sobie szacunek na całym świecie. No tak, to trzeba przyznać, że Kuba, ja sprawdziłem rano, Tonga News, Tonga Today, a także Sri Lanka Weekly i rzeczywiście wśród artykułów można było na pierwszych stronach zobaczyć, że beautiful playing Poland. Poland is so beautiful. Make your day as beautiful as Polish football national team. Tak było. Mariusz Pekarski zaskoczył Polaków, bo tak trzeba mówić. Nie ma co dyskutować o tym, że dobry wynik postawiony przez cele na początku kadencji. No tak, to są rzeczywiście zrealizowane cele, które były postawione przed Czesławem Michniewiczem. Natomiast Mariusz Pekarski używa karty pułapki, popularny walet kier. Za granicą zyskał w oczach wielu ludzi swoim warsztatem i otwartością. Obserwując media w ostatnim czasie, widzę, że jest grupa dziennikarzy opętanych na jego punkcie, którzy robią wszystko, żeby obrzydzić jego osobę. Patrzę na to z zażenowaniem, ale za granicą zyskał w oczach wielu ludzi. Nie wiemy, co to za ludzie. Chcielibyśmy ich poznać. Wtedy na pewno byłoby to bardziej wiarygodna wypowiedź. Na razie nie wiemy, z kim spotkał się Mariusz Pekarski, kto uważa, że to naprawdę było coś, co zagrała reprezentacja Polski. Może niech to zweryfikuje rzeczywiście kwestia ewentualnej konkretnej oferty pracy w przyszłości. Ja, jak mówię, Michniewicz dla mnie może zostać na stanowisku i jakby to nie będzie mnie boleć, ale no, kariera jest jeszcze długa. Zobaczymy, czy słowa Mariusza Piekarskiego kiedyś wypłyną i rzeczywiście Real Madryt rozważy. Nie wiem, czy ten warsztat, czy to była akurat najlepsza reklama warsztatu Czesława Michniewicza, to, że Wojtek Szczęsny naprawdę świetnie broni, i czy otwartość, czy tak byśmy się zgodzili na tę otwartość, gdzie była ta otwartość, bo czy w pojęciu moim definicji otwartości jest blokowanie Wojtka Bąkowicza, Marcina Dobosza, który pomagał ci przejść baraż ze Szwedami na twoje życzenie, a także Mateusza Rokoszewskiego, cholera jasna, i wielu innych dziennikarzy, po prostu nie pamiętam teraz wszystkich, chyba Marcin Bożencki, Tomek Ćwiąkała, tak, i wielu, wielu innych. Mi się to nie mieści w definicji otwartości. Też miałem do tego nawiązać, że właśnie w każdym kolejnym działaniu Czesław Michniewicz potwierdza swoją otwartość i nic dziwnego, że Mariusz Pekarski za to go wychwala. Ja trochę się obawiam, bo nie jest tajemnicą, jakie rynki doskonale spenetrowane ma Mariusz Pekarski, na jakich rynkach radzi sobie niczym ryba w wodzie. Zostawmy, pograjmy ciszą, jak Dariusz Szpakowski podczas hymnu. Nie byłoby dobrze, gdyby się okazało, że to tam Czesław Michniewicz zapasował najbardziej i na przykład tam znajdzie sobie kolejną pracę, gdzie Mariusz Pekarski ma doskonałe kontakty. No, tak to wygląda. Kolejna wypowiedź Mariusza Pekarskiego. Czy chcesz bingo wywiad Mariusza Pekarskiego? No, kurczę, trudno mi będzie odgadnąć, bo on aż tak często głosu nie zabiera. Nie, przeczytam i jestem ciekaw, co powiesz. W ostatnich godzinach selekcjoner zablokował na Twitterze większość nieprzychylnych mu dziennikarzy. No nie większość, no bo jednak my zostaliśmy, no jesteśmy obiektywni, po prostu, tak jak mówisz, mówimy prawdę. Nie jest to trochę infantylne zachowanie, to jest dobre określenie, infantylność, blokowanie dziennikarzy, prawda? Mariusz Pekarski. Każdy decyduje o sobie i każdy ma swoją wrażliwość. Dziennikarze powinni patrzeć nieco bardziej empatycznie. Trener i cały sztab ma rodziny, które czytają to wszystko i tak samo przeżywają różne sprawy. Mnie to wszystko obrzydza, choć oczywiście mnie to nie dotyczy. Znaczy, ja powiem tak, chciałbym zdradzić pewne kulisy funkcjonowania Twittera. To, że jak zablokujesz Mateusza Rokoszewskiego, Wojtka Bąkowicza czy Marcina Dobosza, który pomagał ci przejść baraż ze Szwecją, to nie znaczy, że już nikt nie jest w stanie przeczytać tych tweetów. To nie znaczy, że że wchodzisz na Twittera i jest tylko Czesław Michniewicz? Fajny gość. Wchodzisz na WP? Czesław Michniewicz to świetny fachowiec. Nie ma żadnych dowodów, że wiedział, co się zdarzyło w Nowym Mieście. Po prostu ma dobrą pamięć, ale wybiórczą. Tak nie działa, że rodziny czy ktoś nie mogą już nic przeczytać, więc nie wiem, czy to jest argument do końca trafiony. Widziałem doskonale, jak widziałem smutek w oczach Mateusza Michniewicza, gdy czytał to wszystko. Naprawdę. Myślę, że tak. Myślę, że sam był zaskoczony tym, że jego tata po prostu takie coś zrobił. Wiadomo, że Mateusz jest aktywnym, docenianym członkiem Twittera i bloki, sięgać po bloki, no naprawdę. Tak, nie, ale to wywołanie, że rodzina siedzi i czyta.
Mam rodzina być może nie ma swoich kont i czyta właśnie z konta Czesława Michniewicza, to wtedy by to dużo tłumaczyło, że istotnie wtedy Twitter zyskuje, jeśli poblokowane wszystkie konta są krytyczne. Czyli w ogóle wszystkie, jakiekolwiek istniejące, poza Łukaszem Cioną. No i nami, jak się okazuje, ale to dlatego pewnie, że my jesteśmy planktonem, jeśli chodzi o Twittera. I to tłumaczenie jest też o tyle kuriozalne, że każdy ma swoją własną wrażliwość. No czytałem. Znowu, karta pułapka, możesz tu wcisnąć wszystko. Trójka dzwonek, to już nawet nie jest karo, to jest trójka dzwonek. Każdy ma swoją wrażliwość. No tak, no, tak. Czy wypaliłeś z armaty do tej muchy, która leciała w kuchni? Każdy ma swoją własną wrażliwość. Bardzo irytują mnie muchy i bardzo lubię strzelać z armaty. Dlatego właśnie to zrobiłem. I pamiętajmy, Kuba, że całe to blokowanie dziennikarzy jest też wpisane w kontekst, że ja nie czytam, co wy tam piszecie. Kompletnie mnie to nie interesuje. Ten zgiełk, to po prostu zamykam okno. I to jest, wiesz, po prostu tak jak mówisz o tej muszy. Mucha leci i nie przejmuje się tą muchą i biegasz z miotaczem ognia po domu. No to jest ten rodzaj reakcji. No, że jakby przyłapaliśmy tu Czesława Michniewicza na lekkim kłamstewku. Ja nie czytam, co wy piszecie, ale zablokowałem prawie was wszystkich, więc absolutnie losowo wybrałem konta, które zablokowałem, a nie dlatego, że was czytam, śledzę. Byków WWL, Czesław blokuje każdego, kto miał styczność z przeglądem sportowym. To była bardzo popularna gazeta swego czasu, więc faktycznie grupa osób do zablokowania jest duża. Ci, którzy widzieli ją w kiosku, bo nie mówię o kupowaniu, ale kto miał styczność, dotknął papieru, to faktycznie jest już mocno zamieszany w całą sprawę. A tu wspomniałeś ciekawą rzecz, bo jeśli chodzi o to, że ja tego nie czytam, ja jestem ponad tym, naprawdę możecie spisać co chcecie, najwyżej was zablokuję i tyle, to się wpisuje w trochę szerszy kontekst, bo wydaje mi się, że w wypowiedziach Czesława Michniewicza to jest bardzo mocno obecne, że to, co się dzieje na zewnątrz, spekulacje, dyskusje, to wszystko jest poza. To jest wszystko outside. A najważniejsze jest to, co my tu ładnie w drużynie zbudowaliśmy. Drużyna, jeden organizm, jak pięść. Tak, jesteśmy zaciśnięci jak pięść. I wszyscy razem w jednym kierunku, do przodu i tak dalej. Świat zewnętrzny kompletnie nie istnieje. No a potem wydarzają się te różne wypowiedzi, wywiady i czuć, że jednak jeśli chodzi o zespół, to też tej jedności takiej zupełnie jak jedna pięść nie ma. I to nie jest tak, że wszyscy po meczu z Francją rozjechali się do domu w takich szampańskich nastrojach, że no słuchajcie, co prawda na zewnątrz różnie o nas mówią, ale my wiemy, że zrobiliśmy dobrą robotę, nie mamy sobie nic do zarzucenia, wracamy z podniesioną głową i w blasku glorii i chwale teraz na lotnisku będziemy podpisywać autografy. Tak się nie wydarzyło i niestety zdaje się, że patrząc na wszystkie insajderskie artykuły z ostatnich dni, tygodni, nawet można by to już przeciągnąć. I patrząc na to, w jaki sposób część reprezentantów Polski wypowiada się w mediach, jak na przykład Grzegorz Krychowiak dla Meczyków, no to nie czuć tego, że faktycznie na zewnątrz to burza i sztorm, ale tu w środku nasza... Czy już chcesz przejść do Grześka, tak? Zastanawiam się, bo chyba, że jeszcze coś masz do dodania. Za chwilkę. Jest jeszcze wypowiedź Mariusza Piekarskiego, który powiedział, że pierwszy raz w historii ograliśmy Szwecję. Naprawdę pierwszy. No nie, panie Mariuszu, jednak warto takie rzeczy zweryfikować. To prawda, dość długo nie wygraliśmy ze Szwecją, ale to nie jest tak, że nigdy, bo przecież potop, przecież Kmicic, wygoniliśmy szwedzką zarazę z naszych ziem. To była ostatnia wygrana Polski ze Szwecją. Panie Mariuszu, trylogia do nadrobienia. Co prawda były też jakieś mecze, no nie wiem, Mundialu 74. Czy to jest historia polskiej piłki? Nie wiem, nie sądzę. Wydaje mi się, że wygrany baraż waży więcej niż mecz na Mundialu najlepszym w historii reprezentacji Polski, ale zostawmy to. Mógł powiedzieć pan Mariusz, panie Mariuszu, po prostu, że dawno i to by się obroniło. To warto było zaznaczyć. Tak, mamy jeszcze do omówienia na pewno Grześka Krychowiaka. Mamy Zbigniewa Bońka, który naprawdę się obudził i to jest ważny temat w kontekście tego, co się dzieje w PZPN-ie. Mamy na pewno tekst Łukasza Olkowicza z poniedziałku, także możemy sobie wybierać. Wydaje mi się, że chciałbyś do Grzegorza Krychowiaka, poświęciłeś mu falieton, można go sobie też odkurzyć. To jest dobry temat. Przejścia później do Łukasza Olkowicza i tekstu o aferze premiowej. No właśnie, to są tak naprawdę połączone tematy, bo one trochę się nie pokrywają. Jednak mimo wszystko troszeczkę się nie pokrywa wersja Grzegorza Krychowiaka i wersja Łukasza Olkowicza, który przyczekał długo z tym tekstem. I pracowywał.
czuć w nim, że nie jest to tak, że na bazie zasłyszanej plotki z rąk trzecich. A Łukasz Olkowicz jest gościem, który dzięki swojemu cyklowi prześwietlenia, ale też dzięki swojej dziennikarskiej pracy ma kontakty dosyć szerokie. I mimo, że nie wszystko w przeglądzie sportowym wydaje mi się kompletnie wiarygodne, jeśli chodzi o krytykę Czesława Michniewicza, no to do Łukasza nie mam powodu czuć jakiejś nieufności. Natomiast najważniejsza dla mnie kwestia jest taka, że Grzegorz Krychowiak wychodzi i tłumaczy. Dlaczego u nikogo nie zadziałał taki mechanizm, taka lampeczka awaryjna, że kurczę, może jednak dobrze by było nie brać 30 milionów złotych z kasy państwa, ponieważ my tego nie potrzebujemy jakoś bardzo mocno jako drużyna i piłkarze doskonale zarabiający, a państwo nie jest w stanie takim, że jest w stanie wydać 30 milionów na każdego, kto tylko prosto kopnie piłkę w kierunku bramki rywala albo w kierunku linii autowej, bo tak też się zdarzało, jeśli chodzi o reprezentację Polski na mundialu. I Grzegorz Krychowiak tłumaczy, dlaczego nie było takiego, że a może jednak byśmy nie. I Krychowiak tłumaczy, oczywiście, że tak. Oczywiście my wiedzieliśmy, że oberwiemy. My sobie zdawaliśmy sprawę, ale słuchajcie, pamiętajcie, reprezentacja to jest bardzo dużo osób. To jest sztab, to są fizjoterapeuci, to są ci piłkarze, którzy grają mniej. To są piłkarze z ekstraklasy, tam są naprawdę małe pieniądze. Artur Jędrzejczyk w Legii pracuje za WIKT opierunek i dwa talony na metro warszawskie. Metro warszawskie jest bardzo drogie. Artur Jędrzejczyk w Legii tak naprawdę jak nie je trzech posiłków, bo na przykład mu się spóźni to metro, to głoduje, po prostu zwyczajnie głoduje. Tak jest jeśli chodzi o zawodników z pozycji 25-26 w reprezentacji Polski. I Grzegorz Krychowiak mówi, nie mogliśmy ich z tym zostawić. Jakby to wyglądało? Tak dopytuje Grzegorz Krychowiak, Tomka Wodarczyka z Meczyków. Jakby to wyglądało? Krychowiak, Lewandowski zrzekają się premii, a reszta bierze, to przecież byśmy wyszli na gości, którzy robią sobie PR, a reszta nie. No i Grzegorz Krychowiak bardzo przekonująco brzmi w tych swoich tłumaczeniach, że faktycznie, no dobrze, że zwrócili uwagę na tych fizjoterapeutów. A potem czytasz sobie między innymi relacje Łukasza Olkowicza, ale czytasz też relacje wszystkich. Ale poczekaj Kuba, tu jest bardzo ważna rzecz, ponieważ czytasz Grzegorza Krychowiaka i mówisz, kurczę, rzeczywiście. Drużyna to jest drużyna. To są ludzie. To jest zespół. Dbasz o tego 26 tak samo jako kapitan reprezentacji Polski. Dbasz o fizjoterapeutów. I wiesz, Grzegorz Krychowiak wychodzi i mówi, nie chcieliśmy sobie robić PR-u. Chcieliśmy być ze wszystkimi, wysłuchać każdego głosu. To nie tak, że ja mogę decydować, Robert czy Wojtek Szczęsny. Nie chcieliśmy sobie robić PR-u ich kosztem, dlatego teraz wychodzę w meczykach i mówię, że my chcieliśmy dobrze, natomiast reszta sztabu i ci mniej zarabiający piłkarze to byli jednak hienami w tym wszystkim. Trochę to tak brzmi, że wiesz, w tym momencie Grzegorz troszeczkę zrobił to, czego chciał uniknąć wtedy podczas tych zakulisowych dyskusji, tylko że teraz powiedział to dosyć publicznie, bo tam jest jednak atak na mniej zarabiających piłkarzy, na sztab, troszeczkę tak to można odczytać, że no my chcieliśmy dobrze, no chcieliśmy na sieroty. W ostatnim odcinku Ricka i Mortiego jest miasto sierot, po prostu całe miasto złożone z sierot i właśnie tam po prostu chciał to na pewno Grzegorz Krychowiak dać, ale ci wstrętni młodzi piłkarze, dla których to był ważny zastrzyk pieniędzy, chcieli inaczej. No, myślę, że jakby wierzę, że chcieli zachować tę spójność, że drużyna i tak dalej, ale to troszeczkę jakaś jest rysa w tym momencie i wydaje mi się, że na kolejnym zgrupowaniu było, gdyby to zgrupowanie było niedługo, to byłoby pewne kwestie do wyjaśnienia. Czy to na pewno fajnie ci młodzi się poczuli, ci mniej zarabiający, że Grzesiek no, trochę do nich wystrzelił w tym momencie. Tak, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że nie ulega wątpliwości, że podział pieniędzy był. Że dzielono te pieniądze, tak. Że rozmawiano o tym. Nawet jeśli założymy, że część dziennikarzy fantazjuje, że część dziennikarzy wyolbrzymia, zmyśla, to jednak i Robert Lewandowski, i Czesław Michniewicz, i Grzegorz Krychowiak, i cała reszta osób, które były bezpośrednio w to zaangażowane, mówi wprost. Tak, dzieliliśmy pieniądze. Trwało to 5 minut, trwało to 3 minuty. Siedliśmy podczas smarowania bułki i zanim już była nasmarowana, to już było po wszystkim, ale było. I Grzegorz Krychowiak też o tym mówi. Kilka milionów miało iść na szczytny cel. No to jak przyłożyć logikę do jego wszystkich wypowiedzi z tego samego wywiadu. Nie chcę krzywdzić sztabu i tych mniej zarabiających tym, że ja się zrzekam swojej premii, a oni nie, ale żeby kilka milionów na cele charytatywne z ich kieszeni wyjąć, to okej. Bo rozumiem, że to starszyzna zadecydowała za nich, że dajemy kilka milionów na cele charytatywne. To przepraszam, to Jędrzejczyk ma dalej przymierać głodem na ulicach Warszawy, bo ty sobie musisz dać na szczytny cel, Grzegorzu.
No, przykładając logikę Krychowiaka z wcześniejszej wypowiedzi do tej późniejszej wypowiedzi, okazuje się, że Krychowiak wziął i chciał okraść biedny sztab z ich pieniędzy uczciwie zarobionych. A jeśli nie, jeśli tak nie było i on powiedział, że te kilka, powiedziałby, tak zakładam, powiedziałby, że z tych kilku milionów na szczytny cel to wszystko dał Lewandowski i Krychowiak, a reszta mogła zachować swoje stawki, no to to się z kolei totalnie nie pokrywa z tym wszystkim, co mówił wcześniej na temat tego, że nie chcieli sobie robić PR-u. To jest pierwsza kwestia, która mnie bardzo rozsierdziła, bo to było absolutnie chamskie, to co powiedział Grzegorz Krychowiak w tym temacie. A druga kwestia, która rozsierdziła mnie nie mniej, jeśli chodzi o te szczytne cele, to była jego wypowiedź, że szkoda, że tej premii nie ma, bo gdyby była, to by kilka milionów poszło na szczytny cel, a tak nie pójdzie nic. No, dupa, tak, że się dziennikarze zaszli. To wszystko przez was. Jak zawsze wszystkiemu winni są dziennikarze. Jeszcze brakowało, żeby Krychowiak wrzucił na Twittera, zobaczcie, to jest zbiórka, którą mieliśmy wesprzeć. Widzicie to smutne dziecko? To smutne dziecko byłoby weselsze, ale wy, dziennikarze, jesteście tam winni. Wyjmujcie teraz z kieszeni i sami wpłaćcie, jak jesteście takie cwaniaczki. Wpłacilibyśmy tę premię na telefon zaufania dla dzieci, który aktualnie jest kompletnie niedofinansowany przez rząd. Rząd nie płaci na to żadnej złotówki, ale my z rządowych pieniędzy przekazalibyśmy tam kwotę, bo co prawda ten telefon i tak powinien być finansowany przez rząd, ale nie jest, my to załatwimy. Tak, to było absolutnie, trochę jak mówię, trochę jakby Grzegorz Krychowiak żył na trochę innej planecie niż zwykli zjadacze chleba. Jest absolutnie nieprawdopodobne, w jaki sposób on... Wyobrażam sobie Kamila Glika, który by coś takiego powiedział. Tak? Kamil Glik też zarabia duże pieniądze, ale wydaje się po prostu bliższy, wiesz, normalnemu myśleniu Polaków. Gdy spytałem, zawsze będę pamiętał. Glik chce mieszkać w Jastrzębiu, środek Monte Carlo. Glik wspomina Jastrzębie ze łzą w oku. Wszystkie te jachty ma gdzieś. Jastrzębie tam chce wrócić i wydaje mi się, że też mógł się poczuć zażenowany po takim słowie Grzegorza. Tomasz D. Gratuluję zniszczenia świąt dzieciom. No tak, to my, tak. Dziennikarze. Tak, to my to wszystko, żeśmy... My jesteśmy tak... Grinch. Grinch. To przez nas. Sytuacja wygląda dalej tak, że zastanawiasz się, bo były te podziały pieniędzy i były różne wersje, naprawdę różne. Ja nie chcę już wnikać, bo one wzajemnie się wykluczały, ale generalnie istniały ponoć dwie osie, że albo wszyscy porówno, albo ze względu na minuty. Jeśli Grzegorz Krychowiak mówi, że im zależało, żeby ten sztab dostał, żeby ci 25-26 piłkarze dostali, no to rozumiem, że podział minut chodziło o to, że kto zagrał więcej minut, ten dostaje mniej. Żeby ci, którzy tak. Nie grali w ogóle, dostali więcej, bo oni są najbiedniejsi. No ci, co zagrali najwięcej minut, to dostali najwięcej. To chyba logiczne. I tak samo ze sztabem. Co 10%, 20%, że tam były te targi, że Michniewicz się zrzekł premii, Potrykus się zrzekł premii. Rozumiem, że targi przebiegały tak, że drużyna mówiła, sztab powinien mieć 20%, oni zasłużyli. A sztab mówił, nie, zadowolimy się 10%, bo to wy tutaj wszystko zrobiliście. No Grzegorz Krychowiak tak sobie zaprzecza w tym wywiadzie, tak gwałci tą biedną logikę, że no, ja jestem aż zaszokowany, bo lubiłem gościa i wydawało mi się, że jest rozsądny i wydawało mi się, że to, jak on prowadzi swoje biznesy, jak on prowadzi swoją karierę piłkarską, jak się podnosi wielokrotnie, po takich momentach, kiedy już myślisz, że nie, nic z niego nie będzie, będzie grał na jakimś zadupiu totalnym za frytki, no wydawało mi się, że to jest postać, która ma poukładane w głowie. A tutaj albo kompletnie tego nie przemyślał, albo już jest tak odrealniony, że szkoda po prostu o tym. Moim zdaniem ten wywiad miał też dobre momenty, na przykład to, że rzeczywiście piłkarze o nic takiego nie prosili i to premier wrzucił granat do szatni. Trzeba podkreślić, że jakby ziarnem początkowym jest to, co powiedział Paweł Paczul, czyli że niczego by się nie było, gdyby nie to, że premier jest przyzwyczajony do rozdawania publicznych pieniędzy na prawo i lewo. Piłkarze absolutnie nie żądali żadnej premii, to jest pomysł premiera Morawieckiego i to on zasługuje jakby tutaj na główny grill. Później to wszystko to jest już wielka, totalna niezręczność w zarządzaniu tą sprawą. Nie wiem, czy masz jakieś tam coś na czacie, co chcesz przeczytać? Nie, przypomniał mi się, jak się śmialiśmy pół godziny z Mateusza Morawieckiego. Tak, zapraszamy do statutu. To były fajne momenty mojego życia, jak się śmialiśmy z Mateusza Morawieckiego. Tak, natomiast ja powiem ci tak. Dałem się powoli przekonać tym wszystkim wypowiedziom piłkarzy. Robert Lewandowski był w piątek w Onecie, Czesław Michniewicz zrobił prawdziwą rundę po różnych mediach i wiesz, dałem się przekonać, że cała ta dyskusja o premiach to było, tak jak mówisz, 3 minuty rzucone przy buce, że słuchajcie, premier powiedział, że jednak są te premie, a no to tam podzielmy w taki sposób, a może w inny, dobra, spoko, to później, nie teraz, nie. Dałem się przekonać, że tak było i wjeżdża w poniedziałek tekst Łukasza Olkowicza,
w przeglądzie sportowym, gdzie jednak no to wygląda troszeczkę inaczej. To właśnie kulminacyjny moment nieporozumień wśród reprezentantów pomiędzy meczami z Argentyną i Francją. W podgrupach zaczęło się narzekanie na podział zaproponowany przez starszyznę. Pozostali uważali, że przy tak ogromnej premii różnica pomiędzy grającymi i tymi z ławki jest zbyt duża. Mamy Kamila Potrykusa, który dzwoni do doradcy Mariusza, do Mariusza Chłopika. Trop prowadzi do Mariusza Chłopika, doradcy premiera, który był zatrudniony w Legii, gdzie pracował swego czasu Potrykus. Do piłkarzy dotarła informacja, że Kamil Potrykus podwyżkę premii negocjuje ze znajomym z otoczenia premiera. Jest jeszcze hasło tutaj, które też mnie gdzieś osobiście uderzyło, że zbliżało się spotkanie z Francją. Dzień przed nim selekcjoner zapowiedział, że zamyka temat premii, bo następnego dnia czeka reprezentację ważne wyzwanie. Podtrzymał tylko zdanie, że według niego wszyscy powinni dostać porówno. Zawodnicy poinformowali trenera, że dogadali się między sobą. No, generalnie brzmi to, jakby rzeczywiście drużyna tym troszeczkę żyła, że to nie było te 5 minut, tylko były wątpliwości, było, nie pamiętam już gdzie, bo tyle było tych materiałów, ale była informacja, że Kamil Potrykus chodził i zbierał konta, numery kont, żeby było ten przelew zrobić. Gdzieś była informacja, że to nie Potrykus, tylko ktoś, kto był specjalnie wyznaczony do zbierania kont. Mam nadzieję, że pracownik, że to był osobny pracownik, człowiek, który w sztabie pełnił rolę zbierania kont dla premiera i on również dostał z tej premii odpowiednią kwotę. Była dyskusja o tym, czy to na fakturę, czy jak z fakturą to będzie drożej, czy na umowę o dzieło, w jaki sposób to rozliczyć. No to jest, wiesz, no Łukasz dorzucił do pieca. Aż mnie naprawdę, ja nie wiem. Tomasz Strański bardzo ładnie napisał. Kilka milionów miałeś na szczytny cel, na Jędrzejczyka i Grabarę. Top szczytnych celów, dokarmianie Artura Jędrzejczyka. Kuktacz. Potrykus liczył, ile Bayraktarów kupi z tej premii. No tak, to też jest bez wątpienia szczytny cel. A i Haldir Zero przywołał klasyka. To są ręce, one opadają. One opadają, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło wokół tej afery premiowej. Zastanawiam się, bo jest jeszcze ten jeden trop. Jest po prostu jeden odprysk tej afery, czyli fakt, że PZPN nic nie wiedział. My kolacje, jeśli chodzi o kadrowiczów, my ich znamy tylko ze zdjęć, z pocztówek. Czasem na Transfermarkcie sobie ich wyświetlimy, ale tak to naprawdę nie obchodzi nas, co robią. Gdzie są, z kim jedzą, to są rzeczy poza nami, absolutnie. My, PZPN, nie wiemy nic, naprawdę. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że Robert Lewandowski ma dzieci. Nigdy nie wiedzieliśmy o tym, co się dzieje w życiu prywatnym. Co? Piłkarze byli u premiera? To już Mieszko pierwszy nie rządzi nami? Co się stało z Mieszkiem pierwszym? Weźcie mi powiedz. Dobrze rządził. To jest nieprawdopodobne, co się wydarzyło, bo to stawia jeszcze w kolejnym, innym świetle całą... Tylko Kuba, jedno zastrzeżenie, Paweł Gołaszewski z piłki nożnej mówił, że to nie do końca musi tak być, że PZPN nie wie. Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ale ty mówisz o chyba Łukaszu Wachowski. Łukasz Wachowski w debacie Łukasz Plus, w Kanal Plus, więc no poważne źródło, sekretarz generalny, tak? Wydaje mi się, że nieporozumienie polega na tym, że czym innym jest nie wiedzieć o spotkaniu, bo nie zostało się o nim poinformowanym oficjalną drogą, nie zostało się zaproszonym, tak, nie zostało się poproszonym o współorganizację przedsięwzięcia i inne tego typu, a co innego jest nie wiedzieć, bo byłem na nartach w Sanoku i tam w ogóle nie miałem zasięgu i nie wiedziałem nic totalnie. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o wiedzę, że takie spotkanie jest, że uczestniczy w nim premier, drużyna, sztab, PZPN musiał mieć świadomość, że takie spotkanie się odbywa. Bo jeśli nie miał świadomości, że takie spotkanie się odbywa, no to niedobrze, to bardzo niedobrze, bo odbyło się niedługo przed wylotem i dobrze było, że PZPN podczas oficjalnego zgrupowania reprezentacji Polski jednak wiedział, co się dzieje z reprezentantami Polski. Bo kiedyś nam ich porwą i nawet nie będziemy wiedzieć, kto, kiedy i gdzie i do kogo się udać, żeby złożyć okup za naszych porwanych reprezentantów. Natomiast podejrzewam, nie ma dowodów, że PZPN wiedział. Nie ma dowodów, że PZPN wiedział. Natomiast no, osobna kwestia jest taka, że pewnie chodziło o to, że nikt nas nie informował, nikt z nami tego nie konsultował. Łukasz Wachowski w taki sposób trochę odpiera te zarzuty, że dlaczego ktoś w PZPN nie wpadł na to, żeby uciąć temat premii, zanim on się na dobre rozpoczął, żeby rozwiązać to w jakiś inny sposób, bardziej przychylny. Łukasz Wachowski moim zdaniem może mieć rację, bo związek jednak posiada pewnych ludzi, którzy zajmują się
public relations. Zajmują się tym, żeby wizerunek tego wszystkiego był w miarę spójny, trzymany w pięści i po prostu trzymał się kupy. Zabrakło tego, bardzo tego zabrakło i Łukasz Wachowski trochę sugeruje, że no, gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy byli poinformowani, gdybyśmy mogli z tym współuczestniczyć, to byśmy pewnym rzeczom zapobiegli. Nie przekonuje mnie to do końca, natomiast no, pokazuje, że jeśli chodzi o Czesława Michniewicza, jeśli chodzi o sztab, no to on sam jest dosyć mocny, skoro Mateusz Morawiecki się do niego udaje bez kontaktowania się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. I Mariusz Chłopik, który został tutaj wywołany, moim zdaniem jest nieprzypadkowo wywołany, no bo jest to gość z najbliższego otoczenia premiera Morawieckiego. Z takiego najbliższego, najbliższego pojawia się oczywiście w mailach Michała Dworczyka, a kto politykę śledzi, ten wie, że cała ta harcerska grupa, tak to określmy, czyli znajomy Mateusza Morawieckiego z naprawdę dawnych czasów, no to to jest jego taka ścisła ekipa. To jest taki potrykus dla Michniewicza. Więc no zastanawiam się, jak to będzie dalej, bo tak się składa, że tutaj już wchodzimy na takie tematy, które absolutnie przerastają nasze możliwości, bo PZPN ma dosyć dużo różnych kontraktów, również ze spółkami Skarbu Państwa, ma dosyć szerokie dotowania, kilkanaście wspólnych projektów. Pan Mariusz Chłopik nie miał jakiejś funkcji w Orlenie, który jest sponsorem reprezentacji Polski? Jeśli chodzi o Mariusza Chłopika i generalnie ludzi z najbliższego otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego, to pełnili oni wszystkie możliwe funkcje we wszystkich możliwych firmach w tym kraju. Ponieważ rotacje są dosyć szerokie na wszystkich tego typu stanowiskach, chyba Mariusz Chłopik, jeśli się nie mylę, był w Zagłębiu Lubin przez pewien czas, tak mi się wydaje. Jako prezes KGHM-u, czy są jeszcze jacyś Polacy, jacyś, którzy nie byli prezesami KGHM-u? Czuję, że będę ostatni, wykluczony. To jest tak, takie wykluczenie społeczne. Kiedyś brak prądu, brak łazienki gdzieś, wiesz, we własnym mieszkaniu. Dzisiaj wykluczenie społeczne polega na tym, że nie byłeś jeszcze prezesem KGHM-u i nie masz własnej federacji freakfightowej. Mariusz Chłopik był w Radzie Nadzorczej Zagłębia. Rada Nadzorcza, to wystarczy. Był pełnomocnikiem zarządu Legii Warszawa do spraw projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. No i w paru jeszcze innych miejscach był. To nic złego generalnie pracować. Praca to jest spoko rzecz. Dużo ludzi to robi. Niemal wszyscy biorą i pracują, więc trudno kogoś oskarżać o pracowanie. Natomiast no, jest to dosyć czytelne, że jest to człowiek premiera, jeśli chodzi o piłkę nożną, jeśli chodzi o sport. I jeśli on jest blisko, między innymi z Czesławem Michniewiczem, to na pewno trzeba uwzględniać tę znajomość i to wsparcie przy różnych ruchach wokół reprezentacji Polski. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać też o takim szerszym kontekście. Dosyć niedawno były wybory w PZPN-ie. Dosyć niedawno było tak, że w Ekstraklasie SA pojawił się Marcin Mastalerek, który jest byłym chyba rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, który jest oddelegowany trochę do świata futbolu. Trzeba pamiętać o wszystkich możliwych sponsorach, o tych zależnościach. No, trzeba pamiętać generalnie o tym, o czym nie powinno się pamiętać, tak jak nie powinno się pamiętać, jak się wykonuje parówki w różnych zakładach mięsnych. Więc w to nie chciałbym aż tak mocno wierzyć, dlatego że jestem na to zwyczajnie za krótki, ale sygnalizuję jedynie, że nie przypadkowo... Skład parówek bywa bardzo skomplikowany, bardziej niż samo mięso. Lubię określać skład parówek mianem przygody. Skład parówek to jest przygoda. Jak zaczynasz czytać, nigdy nie wiesz, co się znajdzie w następnym akapicie. Dlatego tak to wygląda. Uncommon Man przypomina, że Chłopik był też jednym z bohaterów tak zwanej afery mailowej. A Sopawko 84 myślę, że jak zwolnią Michniewicza, to dopiero zaczną wypływać fakty. No, trochę tak, no trochę tak. Nie chcę tu uciekać takie, że wszyscy są umoczeni, wszystkich trzeba teraz z tego rozliczyć. Ale na pewno jest to sytuacja bardzo skomplikowana, której nikt nie przewidział. Ani PZPN, ani Czesław Michniewicz, ani piłkarze, ani też środowisko premiera. I smutne, że nikt tego nie przewidział. W temacie tego, co mówisz, bardzo istotnym głosem jest głos Zbigniewa Bońka. Chciałem ci przypomnieć przekazanie buławy w PZPN. Wszyscy pamiętamy, Cezary Kolesza powiedział, znacie mnie. Okazuje się, że dopiero poznajemy pana Czarka z każdym miesiącem na ten moment. Znacie mnie, jednak nie wyczerpało tematu. Natomiast znamienne były wówczas słowa Zbigniewa Bońka, który powiedział, nie pamiętam dokładnie, ale coś w stylu, nie żegnam się, mówię, do zobaczenia. Trzymajcie się za kilka lat. Także wiesz, nawet Zbigniew Boniek przekazując buławę w PZPN-ie,
absolutnie przekazywał ją, wiecie, ja tu UEFA mnie bardzo potrzebuje, no jestem potrzebny wszędzie, jadę do UEFA załatwić parę spraw, kilka finałów dla was, turniejów jakichś dużych i wracam tutaj dalej opiekować się polską piłką. Zbigniew Boniek teraz bardzo się uaktywnił, no trudno tego nie określić, Kuba, inaczej jak rekin poczuł krew. To jest ten moment w filmu Szczęki, w którym rekin wpiernicza już pół statku. I są konkretne wypowiedzi, dowody, ale jestem ciekaw, co o tym sądzisz ogólnie. No generalnie masz rację w pełni, bo Zbigniew Boniek lubi czasem sobie wsadzić kij w mrowisko, a czasem lubi po prostu podostrzyć. I jeśli chodzi o to, co się dzieje wokół reprezentacji, wokół PZPN-u i tak dalej, no to są rzeczy, kiedy Zbigniew Boniek może teraz faktycznie poprawić ordery na swojej piersi, a ma ich bardzo dużo. No słuchajcie, zresztą na czacie jest idealnie to, co Zbigniew Boniek chce osiągnąć, czyli FXD napisał: Boniek był jaki był, ale z tym Kuleszą to daj ta spokój, kto to tak, widział. Tak. No tak jest, Zbigniew Boniek chciałby to powiedzieć samemu, wyjść tak, no słuchajcie, no ja byłem jaki byłem, naprawdę. Ale za mojej kadencji to takich rzeczy nie było, żeby PZP nie wiedział na przykład o tym, że premier się spotyka z piłkarzami. W ogóle tutaj też było fajnych parę komentarzy, więc się do nich cofnę szybko. Gdzie było, kurde, bardzo daleko to było. Mateusz Orłowski, premier? W Premier League gra Bednarek, to znam, to kojarzę. I tak tutaj się, że właśnie nie ma dowodu. A, i Filip Eł. Nikt z PZPN nic nie wiedział, gdyż wszyscy byli już w Katarze na aklimatyzacji. To też jest bardzo prawdopodobna kwestia. Gdzie był Adam Gilarski? Gdzie był Adam Gilarski? Powinien być czuwać, a nie migomatem spawać narodowy. Doprawdy. On już się nauczył techniki bilokacji od hinduskich mnichów? Powinien. Adam Gilarski powinien już dawno znać bilokację. To jest duży wyrzut sumienia wobec Adama Gilarskiego, że nie poznał tajnik bilokacji aż do tego czasu. To jest wszystko prawda. A wracając do Zbigniewa Bońka, to no, rzeczy, które były zarzutami w trakcie jego kadencji, okazuje się, że że trochę pochopnie go oskarżaliśmy. Bo pamiętam głosy krytyków. Ten PZPN, tylko PR, marketing i śmieszne filmiki. Nic więcej nie robią. Okazuje się, że to dużo. To dużo. Trzymanie wizerunku w taki sposób, żeby na przykład nie wybuchał pożar co 35 sekund w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, to jest wyzwanie, patrząc na to, że wszyscy na ciebie polują i wszyscy chcieliby w jakiś sposób w Polski Związek Piłki Nożnej uderzyć. I fajnie też zaznaczył... Zobacz, pokazało się, jak Janusz Basałaj miał opinię człowieka, który trzyma krótko dziennikarzy. Tak naprawdę nie trzymał, bo ludzie niespecjalnie się przejmowali tym, ale taką miał opinię. I Janusz Basałaj miał w pewnym momencie taki, no nie wiem... kryzys wizerunkowy w związku z tym, jak był postrzegany przez to, że niby pilnuje dziennikarzy. Brakuje Janusza Basałaja, Czesław Michniewicz odpala się wizerunkowo na Twitterze bardzo, bardzo mocno. Natomiast no, pamiętajmy, PZPN dopuścił do tego, by Brzęczek opublikował książkę w grze, choć Zbigniew Boniek zawsze może powiedzieć: ja nie chciałem tej książki, wszyscy mówiliśmy, że to nie jest dobry pomysł. Tak, nie, tutaj bez wątpienia, już zresztą raz o tym mówiliśmy, że ta pierwsza kadencja Zbigniewa Bońka, gdzie te zarzuty zresztą były najsilniejsze, związane z tym, że tylko Wiśnia z Polkosiem biegają i to już cały PZPN, całe działanie PZPN-u. No nie, dbało się o to, żeby wszystko było w miarę spójne, żeby nie było od afery do afery, żeby nie było takiego wrażenia, bo to jest najgorsze, wrażenie, że w PZPN nikt nad niczym nie panuje, że to wszystko toczy się swoim torem i oni w ogóle nie mają na to wpływu, nie mają żadnej sprawczości. Nie mają żadnych przygotowanych planów, jakiś, nie wiem, damage control, cokolwiek, że nie mają nic, że są po prostu jak ten nagi człowiek na pustyni, który tak se stoi, no i nie za bardzo może cokolwiek zdziałać, bo co on może? Jest nagi, jest na pustyni, nie ma wielkich możliwości działania. I to jest duży problem, jeśli chodzi o obecny PZPN, bo pewne ruchy trzeba wykonywać wcześniej, pewne rzeczy trzeba przewidywać. Nie chcę zabrzmieć teraz jak Nestor, jeśli chodzi o gaszenie kryzysu w mediach społecznościowych, ale są takie momenty, kiedy wiesz, że zaraz coś się zaraz spierdzieli i starasz się do tego przygotować. No spierdzieliło się, no niestety, żyjemy w takim świecie, że się rzeczy spierdzielają. No i możesz to wyjaśnić, możesz to w jakiś sposób przekuć, może niekoniecznie w swój sukces, ale w coś, z czym ty walczysz, z czym starasz się w jakiś sposób, starasz się przeciwdziałać. No od tego są te wszystkie, kurcze, działy PR-u, działy marketingu, działy prasowe, biura prasowe. Od tego masz kontrolę nad tym, z kim rozmawiają reprezentanci, kiedy rozmawiają reprezentanci, co mówią ci reprezentanci.
Jest doskonale wiadome, że jeśli chodzi o Kubę Kwiatkowskiego, ale jeśli chodzi ogólnie o ludzi, którzy w PZPN-ie są, oni mają kontakty z dziennikarzami również nieformalne. I nie jest jakimś wielkim osiągnięciem ze strony PZPN-u to, żeby pewne rzeczy rozładować wcześniej, żeby pewne wypowiedzi przygotować wcześniej, żeby, nie wiem, opublikować na kanale Łączy Nas Piłka wywiad z Robertem Lewandowskim, który wszystko wyjaśni i wszystkiego się wybroni, wytłumaczy. No mógłby go poprowadzić Adam Gilarski na przykład ten wywiad przeprowadzić. Na przykład. Wszystko jest puszczone samopas. Jest prawie samopas. Tak. Jak puścisz samopas w Polsce cokolwiek, to ci to ukradną. Albo jeśli ci tego nie ukradną, to się spierdzieli. Bo niestety, taka jest rzeczywistość. Zresztą nie tylko w Polsce. Myślę, że jeśli samopas wypuścił Niemiecki Związek Piłki Nożnej całą swoją instytucję, to też by mieli kryzys za kryzysem. Bo niestety taka jest piłka nożna. Kryzysy wybuchają, rzeczy się dzieją, wydarzenia następują. No i tak to jest. I nic ty się nie zrobi. Możesz nawiązujesz do własnego klasyka. Trochę tak. Kuba, chciałem wrócić do tego, co powiedział dokładnie Zbigniew Boniek w Prawdzie Futbolu. Jakie to są rodzaje, jakiego rodzaju to są strzały w PZPN, ale widzę, że przeglądasz czat, na pewno masz coś interesującego. Tak, znaczy jest jeden fajny komentarz dotyczący tego, jak bardzo winny jest Adam Gilarski wszystkiemu. Kuktacz napisał. O, zniknął mi. Mam nadzieję, że się nie usunęło. Nie, chyba się nie usunęło, ale muszę to jeszcze znaleźć. Trzymałeś transmisję. Gilarski po prostu nie słuchał dokładnie, jak Boniek w ciągu 30 godzin wygrywał Ligę Mistrzów, mecz z Albanią w Tiranii i kosmiczny mecz. Tak, Zbigniew Boniek od otoczenia wymaga tylko tego, czego wymaga od siebie. Czyli żeby w 30 godzin wykonać zadania dla 7-8 osób, mniej więcej. I drugi komentarz tutaj, który tego dotyczył mniej więcej, czyli FXD. Przypominam, że w Radzie do Spraw Mediów PZPN jest Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej. To jest podsumowanie tego, jak to może działać od wewnątrz. Czy PZPN ma już konto na Albikli? Mam nadzieję, że tak, chociaż widziałem tam setki tysięcy papieży i Tomasz Sakiewicza i oficjalne konto gazety. Nie, jak mi powiedziałeś, że Tomasz Sakiewicz jest w komisji mediów PZPN, tak? Chyba tak, chyba tak. No to mam teraz przed oczami ten mem ze smutnym Tadeuszem Drozdą. Tylko w taki sposób potrafię zareagować. Ale dobrze, słuchaj, jakie dokładnie strzały oddał Zbigniew Boniek w kierunku PZPN-u? To czekaj, mów, już? A ja podłączę ładowarkę. Dobrze. Podłącz. Zbigniew Boniek, Prawda Futbolu, czyli kanał, który powstał dzięki Romkowi i Kołtoniowi. Dla mnie to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby na oficjalnym spotkaniu reprezentacji Polski z premierem nie było prezesa związku. I teraz, Kuba, zapytasz, kto jest temu winny? Strona rządowa? Może Czesław Michniewicz nie poinformował? Nie. Zbigniew Boniek szybko pamięta, co zrobić. I to nie jest wina prezesa, bo on nic o tym nie wiedział. Czyli troszeczkę broni jednak. Broni jednak Cezarego Kulesza, ale wiesz, że zwrócił uwagę na błąd. Ale nie, ja nie mam pretensji do Czarka. Czarek został oszukany, co prawda wmanewrowany w sytuację, która jest absolutnie skandaliczna i stawia PZPN w fatalnym świetle, ale ja nie mam na niego pretensji. Tu jest wyższy poziom sofistyki, jak wiemy, Zbigniew Boniek jest to doskonały. Gdyby po prostu przywalił Cezarego, pana Czarka, to byłoby właśnie taki ruch toporny, prawda? A on tylko wskazuje luki pewne funkcjonowania PZPN-u, zamiast uderzać toporem i być posądzanym o to, że już poczuł krew i zżera statek ze szczęki. Niektóre rzeczy można było zrobić troszkę lepiej, ale to nie oczywiście. Jeszcze szkoda, że nie ma takiego stricte protekcjonalnego tonu, takiego naprawdę, takiego chamsko-protekcjonalnego, że tak. Czaruś jest dobrym prezesem. Czareczek no, niezaproszony został. No, nie mógł wiedzieć. Żeby wiedzieć, takie rzeczy trzeba mieć bardzo szerokie kontakty. No Czareczek jeszcze nie wszystkie ma, no ale uczy się, robi postępy, niedługo może dostanie numer do kogoś z otoczenia premiera, na razie jeszcze nie ma i w taki sposób ta wypowiedź mogła przebiegać dalej. Przecież normalnie to wygląda tak, że jeśli premier chce się spotkać z reprezentacją, to jest oficjalny telefon z kancelarii premiera do biura prezesa PZPN. Innej drogi nie ma. Tym bardziej mnie dziwi ta sytuacja teraz, bo przecież często widzę, że pan Kulesza, pan premier i pan minister sportu rozmawiają wspólnie o różnych projektach. To co się stało, że teraz nikt Kuleszy nie powiedział? No ja te kontakty, jakoś weryfikacje, przypomina mi się zawsze w tym momencie, jak Zbigniew Boniek wyczochrał głowę Andrzejowi Dudzie. Pamiętasz? Pamiętam. To jest najlepsza w historii po prostu. A wiesz co, kurczę, ja wiesz co, wolę, jak wiem mniej. To jest bardzo komfortowa sytuacja, jak wiesz mniej, a niestety jest tak, że w niektórych kwestiach no trochę staram się śledzić i trochę mam doświadczenia, bo no, tym się interesuję i te rzeczy robiłem. I jeśli chcesz wiedzieć, co chciałby powiedzieć Zbigniew Boniek, ale nie do końca wypada, to otwierasz konto twitterowe Andrzeja Padewskiego, czyli dolnośląskiego barona, który bardzo ściśle
współpracował ze Zbigniewem Bońkiem, Andrzej Padewski rzadziej gryzie się w język. Tak bym to określił. I na przykład na jego Twitterze masz takiego tweeta sprzed 3 dni. Kto wrzucił PZPN i osobiście prezesa Kuleszę w głębokie objęcia polityki? Najbliższe otoczenie przedwyborczo-wyborcze. Ciekawe, jak ten pakt się zakończy. I sprzed 5 dni. Kiedyś polityka wdzierała się do PZPN poprzez kuratorów. Dzisiaj politycy wydają się niezbędni nawet po to, aby poprawić szkolenie czy finansowanie akcji dla dzieci i młodzieży, bo działacze sobie nie radzą. Uśmieszek i oznaczony Niemiec Ryszard. Niemiec Ryszard oczywiście odpisuje. Jako 3 razy zawieszany przez ministerium członek zarządu PZPN, ale też 3-krotnie odwieszany przez sąd. Rozumiem to najlepiej. Czyli Zbigniew Boniek mówi, że tak, no dziwne, że Cezary Kulesza dosyć często spotyka się z otoczeniem ministra, z otoczeniem premiera, a jednak nie wie o takich rzeczach. A Andrzej Padewski wali z grubej rury. PZPN został uwikłany w polityczne związki, siedzi w kieszeni u polityków, politycy zaczynają wpływać na bezpośrednie decyzje PZPN-u. No i można z tego wysnuć obraz, że my byśmy tak nie zrobili. My aż tak głęboko w świat polityki nie wchodziliśmy. My, czyli stara ekipa PZPN-u, ta nowa się w to zawikłała i w tym uwikłaniu została odryblowana, jeśli chodzi o polityków. Ale właśnie podoba mi się to, że w słowach Zbigniewa Bońka jest wielka troska Cezarego Kolesze, gdy zarazem wiemy, że cały ten tok myślowy no, troszeczkę podważa jego pozycję. To jest naprawdę piękne i całe prace magisterskie z retoryki można temu, o tym pisać. Być może dorabiam teorię też, ale wydaje mi się to naprawdę bardzo, bardzo przemyślane i bardzo mądre. Trener mu nie powiedział, nikt mu nie powiedział. W jakiej federacji, w jakiej rzeczywistości premier i trener wspólnie ustalają premię? Przecież to jest heca. Na takim spotkaniu musi być obecny prezes PZPN. Jeśli go nie ma, to znaczy, że ktoś źle wykonał swoją robotę. Albo ktoś nie chciał, żeby prezesa na tym spotkaniu nie było. Co jest jeszcze gorsze. No, ciekawe, kto źle wykonał tę swoją robotę w takim wypadku. Być może podpowie nam Andrzej Padewski na swoim Twitterze, bo jak wiesz, Andrzej Padewski na swoim Twitterze mówi różne rzeczy. I na przykład jest tak. W programie Kanal Plus Sport sekretarz generalny i dyrektor sportowy PZPN. Jaki jest sens przepytywania pracowników związku, skoro jest prezes czy wiceprezesi statutowi odpowiedzialni za omawiane sprawy? Wiceprezes do spraw sportowych, organizacyjnych, członkowie komisji do spraw nagłych. Brakowało tylko, żeby Andrzej Padewski wstawił screeny z nazwiskami tych osób, które są w komisji do spraw nagłych i którzy są wiceprezesami do spraw sportowych czy organizacyjnych. Dalej, Andrzej Padewski, to jest 15 godzin temu. Wszyscy piszą PZPN to, PZPN tamto. A PZPN to ludzie, wiceprezesi, członkowie zarządu odpowiadający za konkretne sektory sportowe, organizacje, finanse, komunikacje, media, piłkę zawodową albo departamenty. PZPN nie jest bezmienny, to nie tylko prezes. No jest to trochę shots fired, nie ma co się oszukiwać, że to nie jest shots fired, ale no jest to ciekawe dla osób, które są w to na maksa wkręcone, mniej ciekawe jest to dla postronnych, natomiast daje nam, myślę, pogląd na to, jak przebiega teraz w samym PZPN-ie osąd całej tej sytuacji. Front, nie jest to do końca. Że jest to trochę sytuacja, gdzie na wszystkie możliwe kryzysy zewnętrzne dokłada się też jeszcze pewien dość głęboki kryzys wewnętrzny, ale to trochę tak jak w tonących statkach, już w pewnym momencie to właściwie bez różnicy, z której strony leci woda, nikomu to nie przeszkadza. No jest mokro, to fakt, jest mokro, ale czy walczyć z tym, czy w jakiś sposób temu przeciwdziałać, no nie ma sensu. Więc tak mniej więcej to teraz wygląda i szkoda, że na każdym możliwym etapie tak to wygląda, bo wspominaliśmy wcześniej o postaci Czesława Michniewicza, że jeśli chodzi o niego, to też jest to już na tyle rozpalone ognisko i na tyle podniecane z każdej możliwej strony, że trudno będzie to przetrwać komukolwiek. Tak. No zobacz, no, jeśli wychodzą pracownicy związku i uderzają bezpośrednio w Michniewicza, o tym, choćby o tym poinformowaniu, no to są dosyć wyraźne znaki braku zaufania. Tak, tak to trzeba czytać. Dlatego stąd moje przekonanie, że jednak ciężko będzie Czesałowi bez afery premiowej zostałby z tą aferą premiową i tym wszystkim, co się dzieje. Łukasz Najder, ceniony zgierzanin, powiedział już, że dyskusja o aferze premiowej trwa już dłużej niż cały występ Polski na mundialu. No i troszeczkę tak jest. Mamy drugi mundial, który właśnie się odbywa, czyli sprawa premii, która połączyła wszystkich Polaków. Mnie się bardzo podoba w tym, że to jest takie bliższe ciału trochę. No bo wyobrażam sobie, że wybucha jakaś afera, nie wiem, dotycząca tam faworyzowania jakichś reprezentantów albo dotycząca jakoś stricte gry, nie wiem, jakiegoś błędu sędziowskiego i tak dalej. No tu jednak musisz mieć pewne podwaliny. Ale wybuchła wokół
reprezentacji Polski taka afera, że każdy ma coś do powiedzenia, bo każdy ma styczność z pieniędzmi. Każdy wie, co to jest złotówka, co to jest banknot, co to jest, znaczy nie, co to jest milion złotych. Każdy słyszał. Widziało niewielu, ale każdy słyszał, co to jest milion złotych, więc każdy może tutaj zabrać głos. I to może być głos ekspercki, niezależnie od tego, kto się wypowiada. Więc bardzo fajnie wyszło, że jeśli już faktycznie cały naród jest połączony obróżeniem i obruszeniem, no to trafiło na taki temat, że każdy może coś merytorycznego dodać do tego. Kuba, to co jeszcze mnie tutaj jakby intryguje i jest pewną nawet lekcją, wydaje mi się, uniwersalną, to że gdy dzieje się źle, to już później naprawdę nie jesteś w stanie przewidzieć, z której strony zacznie się jeszcze coś pierniczyć mocno. Bo zobacz, do czego teraz docieramy. Nie rozmawiamy, rozmawialiśmy na początku tylko, pamiętasz, gdy dyskutowaliśmy o stylu Czesława Michniewicza z meczu z Meksykiem? Kiedy to było? Jezus Maria. Ludzie wtedy jeszcze odbierali te mecze mundialu poprzez fale radiowe. Wszyscy przy radioodbiornikach. To mniej więcej wydaje mi się, że tak było dawno. Teleodbiorniki Rubin, kiedy jedynym problemem Polaków był styl meczu z Meksykiem czy z Argentyną. W tym momencie zobacz, już obok afer premiowych i tak dalej, są takie mikroafery. Nie wiem, czy wiesz, ale w TVP Sport u Piotra Kamienieckiego Czesław Michniewicz tłumaczył się z tego, dlaczego Polacy przylecieli na lotnisko wojskowe, co i jak. Była to tam między innymi kwestia pogody, tak? I oczywiście na Twitterze zaczęła się dyskusja o pogodzie, że jak to, że była dobra pogoda, że tego, że śmego, że mogli, że pewnie znowu kłamstewko. I no już jakby szczyt, moim zdaniem ta fala musi się załamać już po tym, bo to już jest za grubo, gdy nagle w tym wszystkim pojawia się Mirosław Stasiak. Jak już Mirosław Stasiak, to naprawdę ja muszę sprawdzić teraz dla pewności, Kuba, jaka jest data. Czy to nie jest 2003 rok, bo jeśli Mirosław Stasiak znowu wypływa na grunt normalnej dyskusji o polskiej piłce, a nie wspominkowej, to ja naprawdę nie wiem, co się zdarzyło. To pokazuje, jaką podróż właśnie zaliczamy wszyscy. Tak, tak wyglądałby właśnie polska piłka. Czasami ktoś się zastanawia, a ciekawe, jak wyglądałaby Twitter w latach 90. Ciekawe, o czym wy chłopaki byście mówili. No właśnie tak by wyglądał jak w tym momencie. Zero różnicy niż w czasach Krzyostrowiec pana Stasiaka. Właśnie to, co mnie najbardziej w tym ujmuje, to że tu jest bardzo duży potencjał pod to, żeby stworzyć klasyki na lata. Ja sobie to wyobrażam, że dyskusja za 3-4 lata i nagle ktoś wkleja tak, jak jest Spider-Man czas. Nie spodziewałeś się Mirosława Stasiaka w tym wątku. I pojawia się Mirosław Stasiak. Nie wiem, rozdanie nagród, gala ekstraklasy. I tak, ale nie spodziewaliście się Mirosława Stasiaka tutaj. A Mirosław Stasiak ze sceny. O, witam serdecznie, dzień dobry. To ja prosto z moich Gomunic przyjechałem tutaj, żeby z wami sobie chwilę posiedzieć. Background dla tych, którzy nie śledzą aż tak wnikliwie tego, co dzieje się w polskiej piłce. Bo nie da się śledzić w uniwersum polskiej piłki aż tak wnikliwie, żeby wiedzieć wszystko. Mirosław Stasiak jest byłym piłkarzem. Tak, owszem, byłym piłkarzem. Grał w piłkę nożną Mirosław Stasiak. Jest też szefem firmy Stasiak. Mirosław Stasiak jest właścicielem firmy Stasiak. I jest o tyle postacią kontrowersyjną, że kluby, w których miał zaszczyt występować, bądź też gdzie łączyły go z klubem jakieś więzy właścicielskie, nie zawsze osiągały wyniki wyłącznie za sprawą dobrej dyspozycji na murawie. Innymi słowy, Wrocław się mocno interesował niektórymi aspektami z działalności Mirosława Stasiaka. To, co go minimalnie usprawiedliwia, to, że polska piłka wówczas była głębokim bagnem, a to, co nie do końca, to, że on w tym bagnie uczestniczył. Natomiast to stare dzieje, dajcie spokój. I obecnie Mirosław Stasiak jest, poza tym, że wziętym biznesmenem z firmy Stasiak, to jest też sponsorem kanału Cioną po oczach Łukasza Ciony. No i tak jak wspomniałeś, że to taka mikroafera, ale mimo wszystko sympatyczna, bo to jest trochę tak, że faktycznie wszystko płonie, a ktoś przybiega, słuchajcie, mam jeszcze zapałkę. Zobaczcie, może nie pali się jakoś bardzo mocno, ale też to jest ogień i tak wrzuca do tego wielkiego ogniska. Jednak jest różnica między czasami. Ja kiedyś robiłem reportaż o Mirosławie Stasiaku, to jest jednak za dużo, to jest jednak dużo więcej, ponieważ wiesz, do anegdot przeszło, że Mirosław Stasiak sam siebie wstawiał do składu, tak? Ale że był grającym prezesem. Wszyscy to wiemy. Później były wątki korupcyjne. Ale czasami tu są takie Kuba remiksy. Czytam wypowiedź z tego reportażu, o której zapomniałem, Łukasza Kościukawicza. Już po awansie z czwartej ligi miała odbyć się fuzja z rezerwami Bełchatowa. Rozegraliśmy tak dwa mecze w trzeciej lidze. Później się pokłócili, bo nikt nie chciał, żeby Mirek grał. Jak można zrobić fuzję, będąc klubem,
z rezerwami innego klubu w ogóle, tak? To mi się nie mieści w głowie, że takie rzeczy przechodziły na luzie, że jesteś sobie klubem z Gomunic czy skądś tam, robisz fuzję z rezerwami Bełchatowa i grasz dalej. To jest po prostu, wszystko było dozwolone wówczas. Nie spodziewałem się tego wątku. Naprawdę się nie spodziewałem. Natomiast trochę przesadą jest mówienie, że gdzie Czesław Michniewicz, tam korupcja. Bo wiecie, Czesław Michniewicz zachęca do oglądania kanału, a Mirosław Stasiak jest sponsorem tego kanału. No, to tak nie działa. To nie jest tak, że jest jakieś takie korupcyjne podziemie, gdzie wszyscy są ze sobą powiązani i gdzie tylko pojawia się ten temat, to od razu wszyscy oglądają. To Mariusz Ujek na koniec też zapraszam do oglądania kanału. To tak nie działa. Natomiast na pewno jest to trochę tak, że jak ktoś jest mocno pechowy, to i w drewnianym kościele mu cegła na głowę spadnie i to jest właśnie ten moment, kiedy już jesteśmy przy spadających cegłach w drewnianym kościele. Tak. Jakby przerobimy chyba całą historię afer polskiej piłki. Za chwilę w jakiś sposób w tym wszystkim wypłynie Niedziela Cudów i coś podobnego. Jak już nawet Mirosław Stasiak się pojawił, jedna z najbarwniejszych afer, to już wszystko. Powiedziałbym, że mogą wypłynąć, ale już inni wypłynęli dużo wcześniej, więc tu już naprawdę wszystko przerabiamy. O tym wszystkim? Polska piłka! Tak! Afery są w polskiej piłce. Zastanawiam się, ale to chyba nie jest jeszcze moment, żebyśmy się zastanawiali, czy gorąca krew bałkańska, Slaven Bilic... Nie, jeszcze nie, zostawmy to. Ale chłopaki o 13 w Calciocast to właśnie zrobią. Dla tych, którzy chcą się zastanawiać, jaki trener, chłopaki w Calciocast. Dzisiaj będą też rozmawiać o przyszłości reprezentacji Polski i tym, kto powinien ją prowadzić. Wiesz co, ja tak spojrzałem sobie swoje notatki, bo jest tak, że generalnie jeśli nie użyjemy jakiegoś tematu podczas naszych rozmów, to ja sobie go przepisuję na następny. Czyli tak przepisałem z wtorku na czwartek, żebyśmy w czwartek omówili, bo to chodzi coś. I na przykład mam Lukasa Podolskiego, który obraża Erika Exposito. To już jeszcze dwa tygodnie to musimy przekładać już praktycznie. Przed 7 lat ta afera, jak Lukas Podolski ze Śląskiem Wrocław, jest Gregua Nitot. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale był taki epizod, że właściciel Polonii Warszawa naobrażał związki zawodowe bardzo mocno w mailu. No, Waldemar Fornalik jest trenerem Zagłębia Lubin. Jeśli ktoś nie pamiętał, to jest taki klub Zagłębia Lubin, można było zapomnieć. Chociaż nie można było zapomnieć, bo Mariusz Chłopik ma w CV Zagłębia Lubin, więc nie do końca można zapomnieć. No i tak się dzieje polskiego życia cud. Kuba, afera ping-pongowa niedługo też wybuchnie. Wciąż nie wiemy, kto się kłócił o dojście do stołu do ping-ponga. Być może tam wypłynęły jakieś nowe fakty. Być może ktoś płacił za zajmowanie stołu. Nie wiemy. Czekamy na wybuch afery ping-pongowej. Ja bardzo czekam. Prawda. Co? Zbliżamy się do końca chyba. Czy jeszcze coś mamy do omówienia? Zawsze się zbliżamy do końca. Pamiętajmy, w każdej trudnej sytuacji zawsze może nas uspokoić myśl, że i tak wszystkich nas pochłonie otchłań, więc nie ma co się tak bardzo przejmować. Otchłań już nadciąga. To jest już jest na rogatkach naszych żyć. W ogóle wiesz coś powiem? Powiem ci coś, bo to jest temat, który tak mówię, muszę komuś się z tego zwierzyć, więc wiesz, tobie i tym, którzy nas oglądają, że wyszukiwarka YouTube'a jest świetna, a wyszukiwarka Google'a jest do dupy. To jest moja opinia, bo wczoraj miałem tak, że najpierw w jakimś momencie dnia mówię, a wpiszę sobie w Google, bo znam kawałek tekstu piosenki Eldo, a nie pamiętam tytułu. I sobie wpisałem, że tak, tam te słowa szły, stare konie ciągle rządzą w stajni, Eldo, tekst. I co mi znalazło? Stajnia Janów Podolski. Coś tu, pyk, pyk. Konie arabskie, nie? I takie rzeczy mi w Google wyskoczyło. Oczywiście pierwsze 5 linków reklama. No kurde blade, to jest dziadostwo. No i oczywiście znalazłem potem tę piosenkę, ale wieczorem, jak zażywałem kąpieli w wannie, mówię, a puszczę sobie, tak mam ochotę, puszczę sobie tego Indianina z Kołobrzegu, co na tych... I mówię, otwieram YouTube'a. Mówię, kurde, ale jak to znaleźć, nie? Pisałem Indianin, jak pisałem Indianin, to już mi się wyświetliło w propozycjach. Indianin na flecie. Kliknąłem, mówię, ktoś już szukał przede mną. Indianin na flecie. I co? I Kondor El Pasa, pyk, Indianin, dokładnie. 320 milionów wyświetleń. YouTube wystarczy, że pozna twój pierwszy miejsc. I już pozna, a Google wpiszesz mu jak krowie na rowie i gówno nie znajduje. Dlatego ja Team YouTube bardzo mocno. Dziękuję. Chyba, żyje się, co? Posiadanie wanny Kondor El Pasa, to jest jednak życie. To jest życie. Jak wjechało to...
Jeszcze on tak, wiesz, to jest fajne, bo tam jest preria. Bizony latają, nie? Ten teledysk też robi robotę, absolutnie. Więc każdemu polecam. Ja myślę, że ja sobie zaraz puszczę rzeczywiście Condor El Pasa. Muszę przyznać, że zupełnie... Ogłośmy jeszcze konkurs. Myślę, że możemy... Dwie książki rozdaliśmy pod ostatnimi tytrykami. One czekają na wysyłkę, aż będę mógł wysłać wszystkie. Jedna będzie teraz książka za poprzednich tytryków, za najlepszy komentarz. I myślę, że tutaj dobrze konkurs. Co jeszcze spierniczył Adam Gilarski? Jak powinien się lepiej zachować w obliczu ostatnich afer? Jak wiemy, robi co może, ale mógłby robić więcej, więc... Ja uważam, że nauka bilokacji to jest ten błąd, którego nie przewidział Adam Gilarski. Powinien zarządzić teleportacja, bilokacja, dorobienie się klonów jak dr Manhattan. To jest mój tor myślenia. Natomiast zapraszam, co jeszcze mógł zrobić Adam Gilarski, a czego nie zrobił? Najlepszy komentarz wyróżnimy książką od wydawnictwa SQM. Okej, dobra. Ja od siebie dorzucę jeszcze. A co dorzucę? Że co może się wydarzyć wokół reprezentacji Polski, co by jeszcze pogorszyło atmosferę. Co by mogło się wydarzyć takiego? Może by się okazało, że te pieniądze z premii z FIFA ktoś chciał przekazać na cele charytatywne, ale wtedy jeden z reprezentantów zapomniał, nie rób, nie dajemy. Nie dajemy dzieciom. Nie będziemy dawać dzieciom. Bo jak wspomnieliśmy o Zbigniewie Bońku, to Zbigniew Bońek w Krychowiaka też strzelił. Co ma nie strzelić w żołnierze Krychowiaka? Zasugerował mu, że przecież mogą dzieci dostać. Tak. Że mogą dzieci dostać, muszą się tylko piłkarze skrzyknąć odwagi Grzesiek. A tak się składa, że ja tutaj akurat powiem, że Zbigniew Bońek nie w świetle fleszy, nie w świetle kamer, ale dorzucił się do karnetów dla dzieciaków na ŁKS-ie chyba 3 albo 4 lata temu. Po cichu się ze mną skontaktował i wysłupał kwotę na to, żeby dzieciaki na ŁKS-ie miały karnety. Zbigniewowi Bońkowi rośnie tak zwany street credit. I pamiętasz, jaka była sytuacja ze Zbigniewem Bońkiem pod koniec kariery w PZPN-ie, gdzie Zbigniew Bońek biegł po plaży. I cały Twitter był rozjuszany, że Zbigniew Bońek biegnie po plaży. Że jak on może biec po plaży, jak tyle się dzieje w PZPN-ie? A on sobie biegnie po plaży w sobotę rano. To jest niemożliwe, żeby Zbigniew Bońek biegł po plaży. A w tym momencie głos Zbigniewa Bońka zaczyna brzmieć jak głos mędrca z wysokiej góry. Zbigniew Bońek skrytykował polskich piłkarzy. Ale jak to? Wyszli z grupy i uważają, że już cel spełnili, już nic nie muszą. To jest myślenie reprezentantów Polski? Czy my w 82, jakbyśmy mieli takie myślenie, że wychodzimy z grupy, już nic nie musimy, to byśmy coś osiągnęli? Nie, ty musisz przyciskać i ludzie myślą i ja też się zgadzam. No, w sumie tak, panie Zbigniewie. To jest broda mędrca z wysokiej góry. Ona rośnie i to się może skończyć kolejną kadencją Zbigniewa Bońka. Wtedy ta broda zacznie się kurczyć z każdym tygodniem najprawdopodobniej. No, nie, ale to faktycznie, że Zbigniew Bońek jest teraz w idealnej sytuacji. Wokół pożar, on może sobie tak tylko tak, a ten to. Bo też ma doświadczenie ma na każdym polu doświadczenie. Brakuje mu tylko jednego. Brakuje mu dobrego doświadczenia, takiego z pozytywnymi jakimiś momentami, jako trener. Bo wtedy mógłby jeszcze, jak ja prowadziłem reprezentację, to nie było takich rzeczy, żebyśmy grali w taki sposób. No chyba, że z Łotwą, to wtedy nie. Więc tego mu brakuje. Ale jeśli chodzi o piłkarzy, o prezesów, o ludzi od marketingu, od PR-u, to teraz Boniek ma swoje wielkie chwile i faktycznie triumfuje absolutnie. No ale dobra, to co? Bo już jest 10:02. Już tak. Się skończył ogłaszamy się poranek. Konkurs zarówno za Adama Gilarskiego, jak i za to, co się może zdarzyć wokół kadry Polski, żeby było jeszcze gorzej. Każdy z tych konkursów rozstrzygniemy książką. Tak, to prawda. Dzisiaj CalcioCast, kiedy chłopaki Piotr... O 13:00 pogadałem sobie o... Też o Polsce. O Polsce. W piątek te trycy o 10:00 i wtedy sobie pewnie już też omówimy może kandydatury. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Kuba nawet wtorek ledwo się zaczął. Spokojnie. Jeszcze w piątek możemy rozmawiać o tym, kto kogo postrzelił na korytarzach PZPN-u. Nigdy nie wiesz. Daj spokój. Andrii Szewczenko, czy zwalniać? Bardzo słaba konferencja powitalna. Czy powinniśmy szukać następcy Andrija Szewczenko? No tak. Ale generalnie w piątek się widzimy. W niedzielę się widzimy o 8:30 podczas poranka, bo jest to dzień finału. Chyba o 10:00. Michał chciał, żebyśmy zaczęli trochę później. Okej, dobrze, zgadzam się. Czyli o 10:00 będziemy się widzieć na poranku finałowym, a potem jest domówka. O 16:00? O 16:00 chyba. Jakoś tak. Czyli u ciebie? Nie, o 16:00 jest mecz, czyli zaczniemy pewnie wcześniej. U ciebie czy u mnie? A to jeszcze ustalimy. Dobra. No,
I tyle. Dzięki Wam bardzo, że spędziliście z nami czas z rańca. Było bardzo spoko dla nas, że byliście z nami. Dla Was pewnie no, coś tam było w tle. Dzięki Tobie, Leszek, że mogliśmy pogadać. I dzięki Marcin, że dzisiaj obyliśmy się bez żadnych kłopotów technicznych prawdopodobnie. Być może widzowie mają inną optykę, ale mnie się wydaje, że nas nie przerwało nawet na chwilę. No i co? I to chyba wszystko na dziś. Wielkie, wielkie dzięki. Do zobaczenia. Siemanko. Cześć.